Siema, Wiara tu, Pęczart. Oraz Cezary, witajcie. Witamy was wszystkich na kolejnym streamie. Tym razem wodą, niczym innym. Chlebem i solą. Chlebem, solą i wodą. Także witamy, dzisiaj gramy na Commodore i gadamy o pierdołach, jak zawsze. Przywitam się i za chwileczkę o licznik pomagierów mi nie działa, fajnie, spoko. A więc tak, Simon, cześć, witam cię serdecznie, Kargia, cześć, Ru, witam ciebie również. Pan Commodore, panie Commodore, kurczę, nie wyrobiłem się z tym programem, ale to będę się do ciebie odzywał. No nie wyrobiłem się, no niestety. Kto tu jeszcze jest? Welon, witam cię, Welonie. Simon, Welon, Cezary, cześć, witam cię również, oczywiście. Tak jest, Majster Dydek, cześć, cześć również. Retro, cześć, witam cię, Julianie, cześć, witam. I w sumie tyle, wszyscy, co tam, Cezary, słychać u ciebie, a ja sobie zresetuję licznik widzów, może położę. No co u mnie słychać, na szczęście udało się komputer uratować. No właśnie. Kurczę, miałem 41 zagrożeń, w tym jednego poważnego wirusa, zachował się tak, jakby kopał bitcoiny. Aha. I jest to obciążenie, dlatego tak. Pomógł jeden porządny antywirus, Malwarebytes. Aha, swoją drogą. Wersja demo była, ale oczywiście ona tam jest na parę dni, więc jak się odinstaluje i zainstaluje ponownie, to można sobie tak do usranej, że tak powiem. Aha, możliwe. Także no to pomogło. Na szczęście zrobiłem defragmentację i wszystko wróciło do normy. Bardzo dobrze. Ami Melon, witam cię serdecznie. Dzięki, Julianie, za łapkę w górę. Bardzo dobrze, Cezary, bo ja tak tutaj pisałem wcześniej, że tutaj na pewno coś się z systemem stało, dlatego też ten dysk chciałem do ciebie wysłać, żebyś sobie położył na nim goły system, taki bez niczego i tak dalej. I wtedy wyszłoby, czy to na twoim dysku system leży, w sensie zawirusowany, czy ten, nie? No ale udało się, także spoko, nie? Bardzo dobrze. Ja używam antywirusa, ja mam Kasperskiego. Nie wiem, czy on jest dobry, używam Kasperskiego. Nie mam żadnych wirusów, tak mi się przynajmniej wydaje. Także jest dobrze. Chyba jest dobrze. Ja słyszałem, że ten antywirus, bo tutaj KRG nawet mi radził, proponował go. Także wiem od innych ludzi, że jest dobry, tak? Ale to jest tak zawsze z komputerem, że ile ludzi, tyle opinii, tak? Ja nie mówię, że że to jest złe, bo słyszałem, że jest dobry. Wersja jakaś darmowa, także. Jakie opóźnienie, Simon? Nie ma żadnego opóźnienia. Bo to Simon jest opóźniony. To Simon jest opóźniony. Aha, to Simon, to przepraszam, nie wiedziałem. Ja się nie nabijam się z opóźnionych, przepraszam. Ale dobrze, że się pochwaliłeś, to tam jakby tam jesteś usprawiedliwiony. Morawiecki, cześć, Google to wirus. Panie, jakby nie było Google, to byś nie był teraz na live, bo Google to YouTube, a YouTube to live, a nie ma Google i nie ma YouTube'a, to nie ma live'ów. Co nie? No, właśnie. No, dokładnie. No, także ten. Także no, bardzo dobrze, że się udało to wszystko opanować. Generalnie ja teraz też działam, przyłączę się teraz tutaj, będziemy lecieć teraz z tematem. Działam też w temacie komputera jakiegoś i zbieram się powoli do tego, żeby jakiś komputer sobie, lecimy z tym, zakupić, ale zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. Także dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj gramy sobie w parę gier, które wybraliście w komentarzach, a też jakieś moje tam gry są różne, dziwne, śmieszne, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także gramy w cokolwiek. Marcin S. chcemy Atari. Przykro mi, Marcinie. Dziś jest Commodore. Też 8 bit. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Commodore też jest dobre. Ja tam taki bardzo ogólnikowy komentarz napisałem. Pewnie widziałeś. Pewnie, że tak. Także jakby coś było, to się... Zresztą ja odnośnie Commodore'a to jestem zacofany, także wszystko oglądam, co jest z tym związane, bo dla mnie to 90% tego, co prezentujesz, to jest nowość. Wow. Znaczy, dla mnie często, gęsto te gry, które prezentuję, też są nowością, powiem szczerze. I na przykład Exploding Fist to ja znam, ale... No, znam. Ale ojeju, jakie to dziwne, wybrane z kolorów. I właśnie to mnie na Commodore'ku czasami razi. Te kolory takie... Tak. Różowa góra, ładny piasek, łysy Majster Dydek w rogu siedzi, nie wiem, kto go tam widzi. Takie Siedzi, tam się... Siedzi i nie powiem, co robi. Zakopał?
W piachu się tak kupuje. Tak, Salon Gier, witam cię serdecznie. Salonie Gier, kogo tu jeszcze mamy? Andrew, cześć, cześć, witam cię, Andrew. Dobra, lecimy z tematem, trzeba pobić trochę się po ryjach, co? To wiesz co, Komodorek dla mnie też miał takie wypłowiałe tak. kolory. Maxow, cześć, cześć Maxow. O kurczę, ile ludzi. Witaj Maxow. Tak jest, tak, tak jest. Szybciej. No miał, ojeju, to chyba nie będzie, ja F1 to nie będzie działać, to gówno. Tak, to nie chce działać, nie wiem czemu. Restore original high score to disk? No, no. O, je, działa. Witam cię, Just Player, siemanko. Just Player, cześć. Ja tak odnośnie tej gry. O Jezu. No. Ja się pierwszy raz z nią spotkałem na Timexie właśnie. Jeszcze nie znałem żadnego International Karate. Tylko miałem to i się zagrywałem w tą grę no naprawdę godzinami. Dla mnie to jest świetna gierka. Ale sterowanie jest ciut inne niż było w International Karate i tak dalej. No. Jak tu są ciosy? Aha, i on się... Dobra, nie wiem. On się odwraca dziwnie do tyłu i tak dalej. Just Play, siema Wiara, siema, siema. Z tym odwracaniem się do tyłu to ja w takich grach nie też czaję. Miałem zawsze problem. No. Powiem szczerze i... No, kurczę, słabizna trochę. Jest inna wersja tej gry. Nie pamiętam tylko jak się nazywa. Próbujemy jeszcze raz. Dobra. O, wyskok działa, to jest ok. Teraz jak tu się obracać? A nie wiem, spróbuj do dołu z fajerem, ale to jest dla mnie, no, że ja tak palnąłem. Coś mi się tak wydaje, ale to jest, sądzę, że to nie będzie. Ty, skok do tyłu powoduje, że on skacze do przodu. What the fuck, jest tutaj problem z tą grą. I plus dużo lepsze. Oczywiście, Morawiecki, że lepsze. To jest straszny topór trochę, no ale ktoś wybrał tą grę, nie pamiętam tylko kto. To się chwilę z nią pomęczymy. I wy też, razem ze mną też. Śrubokręt i reguluj ten obraz. Tutaj napisał KRGF, że sterowanie jest inne, całkiem inne. Powiedziałbym nawet, że się nie da sterować w tej grze, bo jak ktoś się przyzwyczaił do IK+, to tutaj... Boże. Witam cię, Przemysław. Cześć Przemku, cześć. O Boże. I te ruchy takie kocie, to nie są. Taki kocie. Ja wiesz co, do tej pory myślałem, że sterowanie tutaj w The Way jest takie samo jak w International Karate, a to jednak nie. Nie jest. Naprawdę, no. jak teraz tak, jestem udrucony, skaczę, zobaczcie, w tą stronę, nie w tą stronę, co skaczę, a w drugą stronę się nie da skoczyć. Boże, co jest nie tak z tą grą? Sterowanie jest bardzo skomplikowane. A może z fajerem trzeba skakać? No to by miało sens. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Może... Nie. Całkiem inne jest to sterowanie. I po ciosie on się dziwnie obraca jakoś. No nic, dobra, spróbujemy. Witaj, Ibometr. Jak się... Obróć się, dziadu. Boże, kto tą grę wymyślił? Ta gra trochę działa, jakby była jakimś śmiesznym hakiem czegoś. Maxow International Karate Plus będzie, tylko nie, za moment. Boże, kopnij go w ten ryj. Straszne. Złożyczek piła, żeby się dobrze grał. No, przyda się, Julianie. Siemanko, Radzynek, witaj. I moment, cześć. Komu tu opera padła? Pan Komodore. No cóż. Pan Komodore to co ten? Co się pojawi, to coś mu padło. Ja nie wiem. Aż się czasami strach zapytać, co jeszcze padło. Radzynek, cześć. Simon, jak nie widziałeś początku? Jakiego początku? Jakiego początku nie widziałeś? Jak od początku byłeś. Ja nie wiem, co tam Simon wyczynia tam u siebie, jakby... Simon dzisiaj jest opóźniony, widzę, i to bardzo. Ja pierdzielę, jak tą grę się kiepsko gra, nie? Naprawdę. No, IK jest dużo lepsze. No, nie jestem w stanie nic tu zrobić. Dobra, chyba zmienimy tą grę, bo tutaj... On blokuje, ej! No miał nie blokować. Blokuje. Co za dziad. Dobra, przegrałem. Czy to jest game over? O, pierwszy dan. O, jest! Jest wpis, dupa. Dobra, jeszcze raz spróbuję, ostatni raz. Pierwszy jest prosty. Ja pamiętam, że w większości przypadków grałem na tej grze na klawiaturze, także... No.
ale to była piąta klasa, więc ja nie pamiętam. Mam prawo nie pamiętać no, sterowania. Piąta klasa to raczej, co nie? Ja pamiętam, że w tą grę grałem, ale właśnie tak, że jej unikałem raczej przez to, że ona taka kiepska, nie? Będę grał w grę, cały czas gram w grę. O, z bani było coś, nie wiem, co się dzieje. No Radzynek, no siódemka też nie jest zła, wiesz co, pograłem trochę w Tekena i siódemka też nie jest zła. Radzynek twierdzi, że Tekken 5 jest lepszy niż Exploding Fist? Ale bluźnisz. Nie bluźnij. Uś, o, tak się gra. Siema Domino, tak się gra w Exploding Fist. Witaj Domino, cześć. To powinno być do gry bez gry wstępnej, powinno być Julianie. Dobra propozycja, jaki koci ruch był, Boże. Piękne podcięcie, na same podcięcia tu będę żył teraz. Ja to pamiętam, lubiłem zawsze spięty w czoło kopnąć. Spięty w czoło? A jest taki cios, tylko... Ja wiem. Jest. Nie blokuj! No czemu blokujesz? Przestań blokować. Witaj, Pawcikow. No bierze i blokuje, no. Cześć, Pawcikow. No jest, leżeć. Jakieś gluty w tle, nie wiem czy ktoś widzi na tej plaży gluty, glony jakieś na plaży są. Nie, ja tam nic nie widzę. Topiącego się typa na czerwono widzę. Topiący się typ? Jest. Rzeczywiście. Jest. Rękę wyciągnął. No to rzeczy, to fakt. Znaczy on tam odciski odmacza na pewno. Odciski odmacza, pięty odmacza. Hitsu, gek, pa, co? Hitsu, nie wiem, co, dobra. Nie, fajna gra, odpalam następną. Bardzo mi się podoba. Na dzień dobry była dobra gra. Exploding Fist. To teraz może zagramy sobie w kolejną grę Caratę. Caratę Jar Kung Fu. Czyli kolejna rozpierdzielonka, nie? Świetna gierka. Trochę kasy na niej straciłem w salonie. Znaczy, nigdy w nią nie grałem w salonie, także. No. I powiem szczerze, że jak miałem komodorka przez chwilę, to grałem w to. Odbiega. Sporo od wersji, ale jest też świetna. Dziękuję ci Domino. Ja też się cieszę, że mogę z wami na live z powrotem być. No właśnie. Wszyscy się cieszymy. Boże, runstop. Tutaj gdzieś jest runstop. To tylko opuściłem jeden live, a naprawdę tak, kurczę, to jakbym wieki was nie widział. No naprawdę. To jest jednak człowiek w fajnym towarzystwie, do fajnego towarzystwa lgnie. No. Co tu dużo mówić? Jest Jara Kung Fu. Buch zabytki, blues trudny. Retro, zaraz od tych pasów dostanę epilepsji. Ale wiesz co, Morawiecki, ja pamiętam, że w wersji takiej salonowej to kurczę byli tacy, że na każdego znali sposób. W którym miejscu stanąć, na jaką odległość stanąć, żeby wygrać. Także. A jak się gra w Jara Kung Fu? To wiesz co, odkręcaj joint, trzymaj fajer i zobaczysz. Już co Domino, złapałem wirusa, takiego no, który... Arnie, no, pamiętam Rafał, cześć. Komputer mi się zachował tak jakby kopał bitcoiny non-stop, gdzie... Znaczy, kiedy nic nie robiłem, to temperatura dochodziła do 75 stopni na trocku i wszystkie rdzenie w zasadzie były obciążone. Także użyłem Malwarebytesa, antywirusa, 41 zagrożeń, było jeden poważny ten wirus, wszystko usunęło, wszystko wróciło do normy, tak to było. Tak gra mnie rozpije, tak gra mnie rozwala. O, tutaj przeskakuj te gwiazdki. No serio? Staram się, ale... Znaczy, wiesz, że ja patrzę z opóźnieniem. Ja wiem. Widzę z wiem, ale najlepsze jest to, że robię różne ciosy, takie kładę się na ziemi, coś się dzieje. Oj, ja lupa. Wiem, bo tu, wiesz, żeby opanować te ciosy wszystkie, to ja wam powiem, że... Boże. Ty, i na koniec jeszcze pozycja jak z filmu porno, dobra. Pen, Joy of Dewey Fire, spoko, dobra. Mnie też... Co Dewey Fire? Co to mam być? I co mam mu zrobić? Hej, na minę mnie! Ty, Morawiecki mnie na minę w TGS, no. Radzynek, wiesz co, właśnie o to chodzi, że nie wchodziłem na żadne takie strony i żałuję. Bo chociażbym wiedział, od czego mam tego wirusa. Tak szczerze, a tak to nie chodzę po takich stronach, ale przyznam się szczerze, że jak szukam jakiejś gry, jakiejś retro, czy na coś się tam upierdzielę,
chodzi o starszą grę, to chodzę po różnych stronach i nie patrzę, oczywiście nie zwracam uwagi często na co wchodzę. No tak? I tak to się kończy często. Także tak, dokładnie. Właśnie. I tak to się często kończy, tak. Cezary zapał wirusa po live'ie u Pęczarda. I komputer. W zasadzie sobota, niedziela, poniedziałek był w maseczce, bo był nieużywany i tyle dopiero. Komputer miał kwarantannę. Patrz, już prawie to jest baba, ja tą babę już prawie pokonałem. Chodź tu, babo. Mnie to zawsze te skały rozwalały tutaj. Jak to jest zrobione? Jakby ktoś posypał czymś te skały, nie wiem. Magią jakimś. Możesz włączyć typ czarno-biały, bo oczy bolą. Nie mogę włączyć. No jak? Chcę włączyć typ czarno-biały. Ej, no. Przecież te kolory są piękne, wspaniałe, cudowne. Ej, zawsze jest tak, że jak ma koniec energii, to mnie zaczyna bić. Ej, niech mi ktoś powie, napisze, albo Cezary, powiedz mi, czy w tej grze jest jakaś taktyka? Bo on się kładzie na glebę, jak miał problemy jakieś. Znaczy, wiesz co, jakbyś sobie tak teraz mówię poważnie pograł i porozumiał te ciosy, najlepiej jakbyś sobie popatrzył na internecie, na jakiego zawodnika, jaka jest taktyka, to byś w przeciągu, nie wiem, 5 minut tą grę przeszedł. Tak. Dobrze, ale musisz też znać ciosy mniej więcej, co robić. Ty, muncza mnie. Dorwałem go raz, muncze, srunczę. Dobra, muncza był słaby. Wkurwiająca jest ta gra na maksa. Maxowcie masz rację, na maksa. Maxow na maksa. Wiesz co, Radzynek, teraz będę dużo ostrożniejszy. Nie będę, wiesz, nie będę chodził po wszelakich stronach. Po stronach, nie powiem jakich. No bo jak gdzieś mi takie linki podsyłał, to ja tak chodziłem. Fić w cholerę z tą grą. Tata mój do 4 rano grał w Arniego i się do roboty spóźnił. Ojoj, straszne rzeczy. A ja tą grę bardzo lubiłem. Ja miałem na zycisty, znaczy na Timexie nie miałem i ja się zagrywałem w to. Jarkunku? Tak. Ty, a może ona na tym Timexie to jakaś była bardziej z sensem, bo tutaj... Kurwa, no nie, co? Ta gra tak... Tak się w tą grę gra. Joy w dół najlepszy cios, Morawiecki, nie działa. Jeszcze raz spróbuję. Pęcz lami w JR Kung Fu. Ej, lami, bo ta gra jest głupia. Tofu. Dobra, dawaj, następny. Miałem kiedyś taki domino przypadek, czytam, nie czata. Pamiętam, to jeszcze za czasem chyba ich speka. Coś jest się wpierniczyło, pamiętam, w przeglądarkę, jakiś Bing czy coś i takie mi... Ej, najlepsze jest to, że ten pierwszy jest trudniejszy niż ten, niż czwarty czy trzeci. Łysy, buchu. Welon, ja tych gier nie wybierałem. Nie, nie, to nie. Tą grę wybrał ktoś, nie wiem kto. Kto się nie przyznaje teraz. Nikt nie chce się przyznać. No dobrze, wiesz, no. No w sumie domino, mam wszystko na gwarancji. Ty. Ale to wiesz, no. Ej, troszkę by trwało. Ten gościu robi ciosy jak kot ze sraczką, tak. Masakra. O, pan komputer czy na czat, to wystarczy. KRG, ty wybrałeś JR Kung Fu? Bo... Ty, KRG to wybrał. Albo KRG to wybrał. To się rozmówię z tobą po live. Nie, ogólnie gra jest spoko, ja wiem, kiedyś ją grałem na komodorku, ale to było bardzo dawno temu, ja nie kojarzę w ogóle co tu się wyprawia. Myślałem, że to jest bardziej składna ta gra, a ona po prostu jest taka bez sensu, nie? O, robisz jakieś takie... No to wiesz co, KRG ja też wybrałem z automatów. Przerasta mnie ta gra, dobra. Tak ogólnikowo, nie? Że chciałbym jakiś siema, z salonu. Nie. Reset. Dobra. No. Coś innego zobaczymy. A jeszcze właśnie, ten wirus, który złapałem, to był rosyjski, tak żeby... A to tutaj Just Player maczał w tym palce. Tak jest? Dobra. Dobra, odpalimy sobie... Zobaczymy po kolei. Is not supported or invalid. Okej, dobra, trudno, to nie działa. O, Synapse, świetna gierka. Oj, Alien Syndrome nie pójdzie, bo jest multiplikowy. Synapse? Zynaps, przepraszam. Tak. Zynaps. Lecimy z Zynapsem, zobaczymy co to. Miałem, to jest taka strzelanka kosmiczna.
Ja ją kojarzę chyba, ale chyba jest cholernie trudna z tego, co kojarzę. A Rafale Arnii chyba Dobra, nie jest na komodorku, co? pan komodor nie ma problemu. Też tą grę miałem na Timexie, tylko że jak zobaczyłem na komodorku, to jest taka, powiem, tu. Bardzo szara. Właśnie szara. Zobaczymy, czy ona w ogóle. Ale też fajna. Zobaczymy, czy ona w ogóle pójdzie, nie? Bo to nie jest powiedziane, że pójdzie. No właśnie na razie to chyba. To było na tyle. Nie sprawdzałem tego, to są wszystkie te gry z tej składanki, co ja tam mam na tym. Ściągnąłem jakąś po prostu paczkę sobie gier i ciężko byłoby mi sprawdzić wszystkie gry, które mam. Jak widać, Synaps działa jak fabryka chciała, no, chyba że nie. Niestety Synaps jest wspomnieniem i na pewno nie pójdzie. Zatem no kicha. No, zobaczymy to. Tak bywa, tak? Rolling Fun. Zobaczymy. U następna chyba taka sama. O nie, ta idzie, dobra. Ja domino piję jabłko arbuz. Tak Piotrek, to jest Kung Fu Flash, tak jest. Tymbarka. Lokowanie produktu. Tymbark. Ej, no, nie muszę się zawiesiło, to myślałem. O jest, dobra. F1 jest no, time no, ammo no, dobra. A co to zagra Rolling Thunder? Kto to wybrał? Kto to wybrał, ja się pytam. Grę kojarzę, chyba to była w salonach. Ej, przypomina mi trochę to Elevator Action. O, dostałem, ty. Tak, ojeju, jeden ta gra jest padam. W salonie. Czy była w salonie? Pijesz whisky, Majster Deck, ojoj. O kurde, ale ta gra się różni. Co ty? Przecież nie. Spodziewałeś się czegoś innego, zginąłem, Boże. Ty, jeden strzał i gościa nie ma, nie? Ja pierdziu, jaka gra. A jaka muzyka? Aż mi normalnie uszy krwawią trochę. Ale no... Ja tak kurczę z perspektywy czasu. No. Patrzę na tego komodorka i tak sobie myślę, czy jakbym go miał. Tylko jakby to nie był mój pierwszy komputer, tylko powiedzmy drugi, zamiast starynki. Mhm. Jako dziecko, to ciekawe, czy bym się z tych gier cieszył, że jest tak dużo gier z salonu, czy bym był rozczarowany. Jak patrzę i kontra, miałem gryzor, miałem gryzora na komodorku i mnie rozczarował. No, no. Powiem szczerze. W sumie. Gryzor, czekaj, gryzora. To jest gryzor to jest kontra. Tak, tak. Ale co ty, kontra jest na komodorku? Serio? No jak, tylko że gryzor się zwie. Aha, muszę sprawdzić. Siema Bartku, witam ciebie serdecznie. Cześć Bartosz, witaj. Muszę to sprawdzić. Zaraz jeszcze tego Synapsa poszukam, może... Undertaker. Cześć. Jeju, strasznie to chodzi. Golden Axe też jest gdzieś taki tam. Taki jest sobie. No, bardzo taki sobie jest Golden Axe. Jeju, jaka ta gra jest... Cześć Adam, niedobra. Witaj. Znaczy, jeśli chodzi o Golden Axe'a, to ja pamiętam, że jak byłem na giełdzie komputerowej, nie wiem, czy ja już miałem Atari, czy miałem dalej Timexa, koleżka włączył Golden Axe'a, ja tę grę już z salonu znałem. I powiem, że wtedy, jak byłem dzieciakiem, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tylko, że no, pamiętajmy o tym, że jak jesteś dzieckiem, to tam fantazja... Robi swoje i ja tak patrzyłem i nie wiem, czy, no chyba każdy starał się jakoś sobie wmawiać, że to jest prawie tak jak w salonie. No tak, no, no, nie no, wiem, no tak było, wtedy nie? Pamiętam, że zrobiło na mnie to piorunujące wrażenie ta gra. Także no, zazdrościłem wtedy Komodorka ludziom. Tak było, ja też kiedyś tam się wkręcałem, właśnie takie rzeczy, screeny widziałem w jakichś czasopismach tam z jakichś gier i sobie wkręcałem, że miałem komodorkę, sobie wkręcałem, że gram na midze albo coś, nie, oczywiście, jak to było, to wiadomo, nie, ale no tak było, nie, fantazja robiła swoje, no ale kurczę, o, doszedłem gdzieś dalej, ale nie, żeby było jakoś miło. Siema Adamie, game over, to no, na szczęście. Zaraz chyba tego Golden Axe odpalę, zobaczymy.
Undertaker, wiem, że Time Soldiers, znaczy wiem, co to jest za gra, Time Soldiers, ale nie wiem, czy jest na Commodore, bo jak jest, to jestem zaskoczony. To jest taka salonówka. Coś mi to mówi, ale ale nie jestem do końca przekonany, czy to było na Commodore'ku, nie? Ale coś mi to... Boże drogi, jak to się... Czy ktoś w ogóle sprawdzał tę grę, jak to w ogóle zrobił, ja się pytam? Chyba nie. Bo naprawdę sterowanie jest okrutne w tej grze. Sama gra w sobie nie jest jakaś zła, ale... Latają razem ze mną. No tutaj Undertaker powiedział, że jest Time Soldier na 64. Spoko. Tyler, witam serdecznie. Undertaker jest, o! Ty, naboje mi się skończyły. No wiecie co? A skocz na dół, jak się skacze na dół? Oni skaczą na dół, a ja nie mogę, no weź. Bartosz się pyta, czy to jest emulator, czy oryginalny sprzęt? To jest oryginalny sprzęt, Commodorek. Gramy z Commodorka. Bionic Commando. Też jest dobry. Znam ten tytuł. Też jest dobry, tylko na Commodorku aż tak dobry to nie jest. Cicho, podejdź, dalej doszedłem. Jestem zadowolony z siebie. O, leżeć. I chyba na dół. Gdzieś jestem. To jestem w szoku. O, fajnie chodzi ten gość, jakby ty kulał, no. Tak trochę. Znaczy tak jakby, wiesz co, tak drobniutkimi kruczkami tak lecią, nie? No, ma on nogę złamaną, także dlatego tak jest, nie? Tak wygląda. Aha. No, to... Ej, doszedłem gdzieś. Przyszedłem na etap? Ja, pierwszy etap przeszedłem. Ja miałem Arniego na komorze na dyskiece i była na kasecie na... Możliwe. Arni mi się kojarzy z grą na Amidze raczej, ale może się mylę. Jeju. Skacz do góry. Po paprusie. Jaki on jest toporny. Aj, tak, rzeczywiście. Okay. Mikey jest fajny. To jest... Mikey. To jest ten, to jest ten co tam... Tak, ten robóz klasowy taki. Tak, Miki. No. To jest świetna gra. Czemu zdechłem? Znaczy ja miałem też na Timexie tą grę. To też zagrywałem w to. Nie a bardzo. Po latach dopiero zobaczyłem Mikey'ego w salonie gier. Mhm. Bartek się pyta, czy gramy z kasety. Nie, no coś ty. To jest z Kung Fu Flash. To jest taki kartridż, który ma wczytane na karcie SD obrazy gier. I z tego gram. Nie no, nie da rady tam skoczyć. Tam są jakieś schody, ale to nie da rady. Witaj, Goldbiker. Goldbiker, cześć. Cześć. Lukmisz? Dobrze przeczytałem. Lukmisz, tak. Siema. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze jaka gra zrobiła na mnie wrażenie na Commodore'ku? Się spociłem. Master Kung Fu. Czy Kung Fu Master? Kung Fu Master. No. Tak, Kung Fu Master to jest... No bardzo, bardzo fajna gierka, na Commodore'ku nawet bardzo udana bym powiedział, co nie? Taka całkiem przyjemna jest, nie? Chociaż oczywiście wydaje mi się, że jest przegięta miejscami, znowu zdechłem. To, ale ogólnie taka do pogrania. Witaj Rafał, cześć. Siema BRS.pl. Cześć BRS.pl, siemanko. O, New Zealand Story Undertaker napisał, tak, też jest spoko. No nie widziałem konwersji, ja wiem, co to jest za gierka, ale nie widziałem konwersji na Commodore'ka, ale z reguły to widziałem tam na Amigę, to bardzo udane te konwersje były, na Strada. Bardzo fajnie. No. Co my tu jeszcze mamy? Miał być Golden Axe. Dobra, jest Golden Axe, zobaczymy do Golden Axe'a. Ojeju, to jest ten... Że to jest blokowa. W blokach się wgrywa. Nie ten, nie odpalę Golden Axe'a, bo jest właśnie kilkuplikowy, nie da rady. Także nie da rady. Tutaj odpalę stąd kadrejster w takim razie. Niestety, przepraszam, ale Gold nie pójdzie mi, bo Kung Fu Flash nie obsługuje obrazów multiplikowych, czyli takich typowych dyskietkowych. Także nic. Poczekaj, może Time Soldier sprawdź, bo tam ktoś prosił. Zaraz sprawdzę, tylko chwilę pogram w tego. W stąd kadrejster, bo lubię, tą grę sobie sam wybrałem. Dobra, jasne. Bystrzak, Usagi Yojimbo jest fajny, wiem. Zoro też. Jakie tam giereczki BRS.pl? Oż, bardzo dobrze. Gram w te gry często po latach pierwszy raz. 20 i ponad. Także więcej niż 20, kurczę. Także idzie dobrze. Bardzo dobrze idzie. No ja ostatnio się za dużo przy SNES-ie. Przyznaję się bez bicia. Mhm. Zresztą dostałeś chyba screeny 2. Tak, dostałem. No człowieku, ręce to mi latały jakbym pił tydzień. Ale to nerwy. Przeszedłem, udało mi się. Mhm. No dobrze.
Jednym kredytem. Praktis. Witaj, Olek. Little Ramp, lecimy. Olek, cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj odwiedzę na postaci film Kapitan Marvel. Ojojoj, nie oglądam takich filmów, nie lubię filmów z uniwersum tego, nie lubię po prostu. Druga dzisiaj, tylko pierwsza, to cienki pikuś był. Mam nadzieję, że się rozkręci. Co, drugą whisky dzisiaj pijesz już, majster? Zdrowie ma. Zdrowie ma. Ma ten. Gardło ma zdrowe. Lecimy. Coś... WrestleMania. Coś było, jakieś WrestleMania. Coś tam było też na komodorku. Ogólnie tych gier na komodorku było tyle. Grałem w tyle tych gier na komodorku kiedyś, że ja teraz ich po prostu nie pamiętam. O, macie, o, Stunt Car Racer, dobry jestem. Ja tą grę miałem kiedyś na Amidze, kumpel tak ją wychwalał, tak mu się podobała. Ona jest fajna. Dałem mu ze 2-3 dyskietki, nie pamiętam, nagraj. Nie, mnie ta gra w ogóle nie jakoś... Co ty? Nie, naprawdę. Jest bardzo fajna gierka, taka, ja kiedyś ją bardzo dużo grałem. No bardzo mi się podobała. Na Amidze jest szybsza, o niebo szybsza. Taka całkiem do pogrania, dobra. No tak, ja doceniam, że jest na Commodorka, jest na Atari i bardzo ładnie ta gra wygląda, naprawdę. Ja muszę przyznać, że na 8-bitowe sprzęty to jest... Tak jest, jak na 8-bitowe sprzęty, tak. No. Ale no niestety, tutaj nawet grafika nie pomaga. No. Nie wiem, jakoś nie widzę tego fenomenu tej gry. No nie wiem. Jeżdżę po jakimś cienkim moście i... No jak ja jeżdżę w tej grze? Weekend się kłania. Ogólnie wiesz, co jest fenomenem tej gry? Dobra, rozbij się już. To, że jest trójwymiarowa i można było się wczuć, że niby jak w prawdziwym życiu jest, nie? O to chodzi. O, Undertaker gra do dziś. No właśnie powiem szczerze, że ten taki pierwszy gry trójwymiarowe to tak jakoś mi nie podchodziły. Ja wiem, że grafika to nie wszystko. Właśnie ja o tym mówię, nie? Że nawet grafika nie pomogła. Bo ja nie patrzę na grafikę w grach. Już teraz nie. Bo jeszcze tam 15 lat temu, powiedzmy, tak, jak składałem swój komputer, jakiś dwurdzeniowy czy coś, to pod kątem no grafiki, nie? Jaką grafikę do tego, żeby tu latało. No tak. Jeszcze składałem dwurdzeniowego po to, żeby mi chodził Street Fighter 4, to przyznaję się bez bicia. Ale to jeszcze wtedy patrzyłem na grafikę, później to mi już przeszło. Także jeśli gra mnie wciąga, to ja mogę grać kropką i gonić drugą kropkę. Nie? Dokładnie, nie? Jeżeli gra jest dobra, to tak, to grafika jest tylko dodatkiem, nie? No, ale to dziś często jest tak, że musi być 60 klatek, tak jak ostatnio gadaliśmy o tym, musi być Full HD, czy tam 4K, czy coś tam, nie? To wiadomo, nie? No. Nie, HDR-y, no, coś, szmery, no to głównie ja podejrzewam młodzież tak ciągnie, no tak. Żeby z duchem czasu iść, powiedzmy tak. A że młodzież dominuje na internecie, no to jest jak jest, nie? To jest jak jest. Tutaj pisze, że nie klatkuje jak test drive, pisze Piotrek. Tak jest, nie klatkuje jak test drive, zdecydowanie chodzi lepiej. Test drive strasznie klatkuje, ja test drive'a na komodorku zawsze unikałem jak ognia, bo... No bo się nie dało, nie? A to całkiem fajnie chodzi. Radzynek, Forza Motorsport jeszcze lepsza od tej gry. Forza Motorsport to syf. Ja nawet nie wkładam grałem. Wkładam kij w mrowisko. Ja słyszałem o tej grze, ale nie grałem. Mój kolega grał, to jemu się podoba takie ten. Ja na przykład skończyłem swoją przygodę z takimi ścigałkami i tak dalej, to na Need for Speedach, na Need for Speedach, Need for Speed, jak to się nazywa? Underground, tak? No, i tego typu, no, to na tym zakończyłem, pierwszej, drugiej części, a później to już tak nie do końca grałem te wszystkie gry, ścigałki jakieś, nie? Ja nie wiem, nie pamiętam nigdy te ścigałki, którą ostatni raz grałem, ale mówiłem niedawno, ona jest przez Disneya zrobiona. Rozwala się otoczenie. Nie pamiętam, no, tego tytułu znasz, bo jak rozmawialiśmy, wtedy pamiętałem tytuł, to mówisz, znam. Ta gra jest też na 360. Jaki tytuł? Nie pamiętam właśnie. Aha. Zawsze tytuł mi umyka. Teraz nie będę wiesz szperał w płytę. Siema Seba. Cześć Seba. Emeryci dominują przy urnach wyborczych. No, takie są fakty, nie? Tam dominują, a teraz jeszcze im się wchodzi w tyłeczki, także panie, na bogato się dzieje, na bogato. O, Cezary, co ogrywasz? Domino pyta. Pęczar ogrywa Stunt Car Racer. Ogrywam, znaczy o ile można powiedzieć, że ogrywam.
No. Parę walk sobie toczę w Tekken 7, bo fajna jednak podobitka. Jest. Doceniłem tą grę za dynamikę, bo jest naprawdę szybka jest. Mhm. I to mi się podoba. I czuć jeszcze tą siłę ciosu, jaką wyprowadzasz. Także póki co to się zatekeniłem, że tak powiem, i Tekken. Głównie teraz Tekken. Gdzieś tam w tle jest jeszcze Bulletstorm, Full Clip Edition, ta nowa wersja. Także jebut. Te dwie gry obecnie. Mhm. I walczę przez internet sobie w Tekkena, zbieram pieniążki, odsłaniam jakieś takie pierdoły, kupuję i jakieś takie herezje. Przepraszam, ale jeżdżę jak na nawalony, jak na pierdzielony, jak Messerschmitt, tak jeżdżę. No, także spoko. Na Carbonie się skończył Need for Speed, no może. Ja nie wiem, czy ja w Carbona grałem, chyba nie grałem w Carbona nawet. Belon pisze, że na Carbonie, nie grałem. Chyba grałem. Tych Need for Speedów jest tyle, że no, grałem w coś tam, nie? Ogólnie. Ale jakoś tak nie bez takiej dzikiej rozkoszy jak w Need for Speed Underground. Serio. Czy graliście w Anno 2070? Nie, ja nie grałem. Nie grałem. Nie. Co polecacie na PS5? Na PS5... Tetris. Pac-Mana. Jest na PS5 Genesis, tak nie ma to syf. Nie no, żartuję, bo zaraz mnie tutaj zlinczują, że PS5 to nie znam się. Astro Boya polecam, podobno fajny jest. Nie wiem. O. Nie wiem, no wykorzystuję chyba te wszystkie cuda, które posiada ten nowy joystick, tak? Mhm. Rozpindoliłem się. Dobra, Cezary, pamiętasz co miało być? No widzisz, no, pamiętałem. No właśnie. Time Soldier, panie kolego. Time Soldier, tutaj w tym katalogu go raczej nie mam, także muszę go poszukać, dobra. Podrzućcie parę propozycji, kto tam jeszcze coś chciał, bo nie będę czeta przewijał. Panowie, prośba. Czy jest tu Time Soldier, dobra, Time Soldier jest jakiś. Ojeju, to jest też, ojeju. A właśnie, Contra, czyli Gryzor. Zobaczymy, to chyba nie pójdzie, ale zobaczymy. Dobra. Zobaczymy tego Gryzora za moment, zobaczymy, czy się odpali. Potato, Assassin'a polecam na PS5. Flimbo Quest, Olek mówi. Potato, Assassin'a weź się odczep. Nie czaję, dobra. Odczep się, sam się odczep. Dobra, lecimy. Ej, może jest szansa, że pójdzie to, bo wczytało się. A, rzeczywiście, patrz, Bartosz proponuje Super Mario, ale Super Mario, z tego co ja kojarzę, to jest taki jakiś kiepski cięło. Tak, kiepski port, bardzo kiepski. To, że poszło, to o niczym nie świadczy, bo teraz można na przykład chcieć się wczytywać. Kolejny plik z destacji dyskietek, która nie jest załadowany, ten plik, nie? I to może być po wszystkiemu, także chyba Gryzor nam zostanie. Amazing Spider-Man, Amazing Simon Man. Simon, widziałem, co ogrywałeś ostatnio. Gryzor, dobra. Mother Blitz Russia, czy jakoś tak? Gierka jest świetna. Mhm. No tutaj właśnie jeszcze się poprawił Simon Gemma Sisters, proponuję. Jest Gryzor, zobaczmy tego Gryzura. Gryzura. O, powiem ci, jak strzelasz w górę i nie stoisz powiedzmy nad poddziałkiem, czy twój strzał próbuje dorwać gościa, to skręca ci ten strzał po prostu jakąś parabolą czy coś, tak tą grę pamiętam. Aha, okej, dobra, zobaczymy. Nie grałem nigdy w kontrę, w Gryzora zobaczysz, komodorku, jak także wygląda. Uwaga. Kiedyś, 25 lat temu, nie lubiłem grać w Tetrisy, a teraz, kiedy lata poleciały, kiedy skill spadł do zera, to Tetris jest zajebisty, sam raz, tak jest. Ja dalej nie lubię grać w Tetrisa. Nie wiem, ja jestem cienki w Tetrisa. No. Ja lubię grać w Tetrisa. Nie, no ja też lubię sobie pokładać ten. Gram czasami na komórce w jakieś takie głupie gierki, jakieś kuleczki układasz coś tam. Lubię. Przemysław Grizzly. Nie wiem. Up to select. Cześć Amiczar, witaj. Jeden, fajny. Cześć Amiczar, cześć, witam cię serdecznie. O Boże, już się boję. Ja ci powiem tak, że ja mam 10 Mortala, ale nie gram 6-6, bo ja w tą grę nie umiem grać. Oh no. Lubię sobie pograć z komputerem, ale z ludźmi
nie, tutaj po sieci nie. A w Tekena mam jeszcze jakieś szanse. Tam nawet parę misek udało mi się sklepać. Powiem szczerze. Radocha jest. Ty, jak cześć tą batory. Cześć tą batory. Jak w tej grze się skacze? Z pacją. Czym? Z pacją. Oszalałeś. No, cześć tą. Witaj. Z pacją. No jak? No, zobacz. Tak? Jezus Maria. Ale tak? Z pacją. Z pacją. Wiesz ty co? Przecież to jest nienormalne. No widzisz. Dobrze, że ten... kuźwa nie przyciskiem home. No bez jaj. Ale ty chcesz zagrać razem na live w Mother Russia Blitz? No jak w to nie da rady. Jak w Tekena to damy radę. Chyba. Chyba jest crossplay, nie wiem. Mother Russia Blitz, nie wiem co jest. Dobra gierka, taka wiesz, zrobiona z pikselków, taka bardzo, taka gory. Chodzisz, lejesz się, krew jest, chodzona mordobitka. Jako życie, to jakaś strzykawka w żyłę, takie wiesz, grube akcje. Aha, Undertaker, Undertaker nie chodzi o laga, bo laga to ja tutaj nie mam żadnego, bo ja mam urządzenia, które nie generują żadnego laga tak naprawdę. To po prostu te gry są... Często takie jakie są, nie? No nie jestem... Simon, różbówką, czemu? Sorry, ten czat. Myślałem, że skończyłeś i... Przepraszam. Spoko. No pomyśl, dlaczego nie zagramy, no, Simon. Boże, spacją. Nie zagramy. Ogólnie, dlaczego mi teraz na przykład tą grę nie idzie? Powiem wam z prostego powodu. No bo kuziwam... Przepraszam, komodorka pod stołem, no. A nie mogę w spację celować. A wiem, dobra. Skojarzyłam. A słuchaj, a przytrzymaj fajer i wejdź do góry. Bo no, nie jak jesteś w wodzie, tak? Bo... Teraz to. Jezus. Przecież ja nie jestem w stanie tego zrobić, żeby sięgnąć do tej... Sięgnąć do spacji, nie? Próbuj przytrzymać fajer i trzymać do góry. Zrobić salto? Nie zrobi. Nie, to tak nie działa, nie? No to jest. No nie działa tak, nie? Julian, ty się śmiejesz. Pędź włącz Crysis C64 Edition. A wiesz, że tak z 10-12 lat temu wyszły komodorki, były dwie wersje. Dwurdzeniowa i czterodzeniowa. I był właśnie prezentowany na tym Crysis jedyneczka. I jak sobie poszperasz po YouTubie, znajdziesz ten filmik, znajdziesz komodora, były. Te komodorki i tylko, że tak jak szybko się pojawiły, tak szybko zniknęły. Chodziły, miałeś dwa systemy. Starego komodora i pamiętam Windows 7. No. Działało wszystko, miałeś to wszystko włożone w klawiaturę komodora, miałeś pełny dostęp do internetu, miałeś wszystko. Także tutaj nie robię sobie ja i poszukajcie sobie po sieci. Trzymaj się, majster. Fajnie, trzymaj że się, byłeś. Majster. Trzymaj się. Kurde, staram się ogarnąć ten syf, bo ta gra jest troszeczkę nie tak jest, nie? Nie tak jest. To jeszcze, żeby było śmieszniej, jeżeli chodzi o skok, to nie jest tak, że ten skok ta spacja łapie od razu. Dopiero za którymś razem łapie. O, wciskasz spację, dopiero łapie wtedy, nie? Wiesz co, nawet no nie pamiętam, jak to się nazywało, ale były i ja oglądałem filmiki. Boże, jakie... Bo tam... Jak kupiłeś tego komodora, to trzeba było podpiąć go do internetu, ściągnąć. Ściągał się system na niego. W każdym razie było tak, że rzeczywiście był ten stary też system komodorowski, że był kompatybilny ze starymi grami. Była jakaś specjalna strona dedykowana, gdzie miałeś stare gry, żeby chodziły sobie. Także. Teraz tak zrobimy tak, tutaj gdzieś jest mój Easy Flash i odpalimy sobie tego, bo tutaj gdzieś miałem gdzieś sam Flimbo's Quest na ten, no to się odpali, dobra, lecimy z tematem. Było coś innego, ale Flimbo's Quest już wcześniej chciał, to odpalę. Bartosz tu mówi, że komando. Komando, dobra, na razie będzie Flimbo's Quest, po Flimbo's Quest będzie komando. Dobra. Trzymaj się, retro. Aha, nie, majster, trzymaj się. Przepraszam, dobra, sorry. Retro napisał do majstra, przepraszam. No. Trzymaj się, majster, tak. Witaj, retro. No dobra, Flimbo's Quest. I teraz tak. Aha,
Okej. Okay. Też nie, też gra, która jest specyficzna, taka. Ogólnie jest lubiana przez graczy, a ja nie wiem dlaczego, nie? Oczywiście jak na komodorku jest bardzo ładna i tak dalej, nie? To chyba o to chodzi, po prostu, że ona jest po prostu ładna, nie? Tak mi się wydaje. I muzyczka ma fajną. Panowie, a powiedzcie mi jedną rzecz, bo ja albo jestem ślepy, albo nie widzę. Czy jest jakaś naprawdę różnica w grafice, jeśli chodzi o grę Commando i starą wersję na Commodore i nową wersję? Jest graficznie jakaś różnica, czy nie? Ja szczerze to nie widzę. Nie widziałem nowej wersji. Osobiście Commando. Swift fajna gra, no Swift jest świetny. Co Cezzy? Co się jej, Simon? Nie lubicie. Ja? Co to było? Napisz Boże, na Messengerze. Wiesz co, dobra, później ci napiszę, bo nie jestem. Mam telefon obok siebie tu gdzieś. Ojej, ale trujesz bułę, dobra, już ci sam opiszę. Trujesz dupę. Widzisz, że w pracy jestem tu. No. Tutaj żeśmy się na dniówkę umówili z Pęczardem, później powie, że się opierniczałem na live. I... Nie, nic nie powiem. Nie. Battleships, spoko. I tak mówisz przy chłopakach. A prywatnie to jest inaczej. Żartuję oczywiście. O, jest, jednak się daje te latające gówna zniszczyć. Bardzo dobrze, cieszy mnie to. Ogólnie, jaki jest cel w tej grze? Że... Nie wiem. No właśnie. Ale gra się fajnie. Nie wiem, bo o co chodzi. Bo ja w tą grę nie grałem, także... Ja widziałem, jak tą grę grał ktoś. No ja wiem, o kim mówisz. No właśnie. Czy przypuszczam. I tak dalej. No to nie wiem. To ja też nie wiem. Nie wypowiadam się. Nie znam się, to się nie wypowiem. Dobra. O, jestem błyszczący. Ten błyszczący coś robi, taki spasiony jaszczur. Simon, wysyłam tak jest, ci w tym momencie wiadomość. Jest bajka. Wiadomość doszła, dziękuję, do widzenia. Wyłączam Wi-Fi'ego, jestem na live. No. Znowu monety jakieś, okej. Okay. Tom Batory się pyta, czy grałeś w Fantasmagorię, część pierwszą albo drugą? W Fantasmagorię nie grałem, kiedyś miałem tą grę na paceta na płycie i sprzedałem. No nie, nie grałem w Fantasmagorię. Piotrze, Zeta Wing, nie wiem, nic mi to nie mówi. Czym to mogłoby być nawet, Zeta Wing? Czy to jest jakiś koniec etapu, czy coś? Nie, tak, sam jesteś koniec etapu. Teraz tak, mam zebrane jakieś... Mam zebrane? Jakieś dziwne scrolle pozbierałem i z tymi scrollami mam gdzieś iść? O, znowu ten... O, takie scrolle. Amigalon, bardzo ci dziękuję za wyjaśnienie. No. Czyli w Commando pęczatnowym jest taka sama grafika jak w starym, tylko są arcade'owe levele. Takie bardziej zbliżone. Aha, okay, przerwniki są takie, wiesz... Także, bo ja widziałem i tą wersję i tam chyba muzyczka jest, aranżacja jest nowa. Mhm. Muzyczki. Także bardzo mi się podoba. Tutaj Undertaker mówi iść do drzwi. Których? Drzwi tu ci dużo. Nie wiem. No właśnie. Artiditu, cześć, witaj. Artiditu, siema. Idź do drzwi. Dobre. Idę. Ja cały czas idę do drzwi. I to jest tak, kolejna gra, w której Olek tutaj pisze, że trzeba literki kupić i tak kończysz level. Kupić literki? No dobra, zobaczmy. Mam se. Se. 2500, ja mam 8... Aha, ja mam tylko 85 jakichś funtów. Aha, dobra. Czyli sam mogę co najwyżej wyjść stąd. Muszę jakieś monety zbierać, tak? Rozumiem. O, czekaj, coś mam. Znowu scrolla mam. Może to. I teraz jak wejdę tu, to czy coś się zmieni? Gówno się zmieniło.
Literki kupujesz zabijając potworki, które migają. Aha, no dobra, czyli tego tutaj. A Morawiecki się pyta, czy nie masz autofajera. Nie. Ty, ale gdzie są te literki? Dlaczego tu nic nie działa? On daje scroll i to wymieniasz na literki. O. Pisze Olek. Cicho, przeszedłem etap. Aha, o, i się utopiłem. Strzelaj złote potworki, zarabiaj. Zbieraj od nich list. Okej. No dobra. Mamy kolejny etap. W takim razie. Nie wiem, co zrobiłem. Ale tutaj grafika... Jest okej. Okay. Ale grafika jest świetna. Jest bardzo ładna, tak. To się zgadza, nie? Graficznie ta gra jest bardzo dobra. Jest też Flimbo's Quest na Amidze i tam jest oczywiście bardzo ładny, co nie? O, to tutaj to mnie zaskoczyłeś, bo nawet nie wiedziałem. Jest. Tylko też nie grałem, za czasów Amigowych nie grałem to. Mhm. Ja muszę to zobaczyć, jak to wygląda na Amidze. Tu pan komandor pisze, zbierasz tylko jeden przedmiot na raz. Aha, okej. Okay. I czy ja muszę z tym czymś później iść tam do tego czarnoksiężnika, który gdzieś tam się czai w jakichś drzwiach? Zbiorę takie coś i muszę z tym iść chyba? Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to ma sens, to co mówię. W sumie. Czy mam jakiś przedmiot? Dobra, mam jakiś przedmiot. Wchodzę... A nie, tu nie idzie wejść, dobra. No kuźwa, utopił się. Myślałem, że spadnę... Co za franca? I w sumie mam 405. Coś kupię literkę L, dobra. Witaj Mike, siemanko. Mike Biłon, cześć. O, serduszko, nie wiem, czy tu energia jakaś ubywa, mi się wydaje, że nie do końca. O, jest świecący koluś. Bij kolusia, bij. I mam scroll. A tu nie mogę wejść, okej. Okay. Aha, czyli teraz jak mam ten jakiś papirus, scroll, czy jak się to nazywa, to mogę iść chyba do czarnoksiężnika, tak mi się wydaje. I chyba kolejna literka mi wpadnie. Aha, ale ten... No jest, okej, dobra. Dobra, już czaję tą grę. Czyli tak chodzisz po tej planszy w kółko i zbierasz te świecące, te zabijasz te potwory. No i tak, to tak w skrócie tyle. Jezu. Co? Czekaj, bo tutaj no. Simon, ludzie jak nazywa się gra, chodziło się babką w lewą stronę i skakało po dużych drzewach. Legend of Cage? Nie o to ci chodzi przypadkiem, Simon? Babko w lewą stronę i skakało po takich dużych drzewach. To chyba ty. Legend of Cage. Idealny opis każdej gry. Simon. Chodzisz babką, skaczesz po drzewach. No nie no, wiem. To już, dobra. Dobra, gram od nowa. Także... Legend of Cage, miałem rację. Kolejna propozycja kolejnej gry, poproszę. Komando było. Komando. Ojeju, komando. Wy chcecie, żebym ja nie czytał w ogóle czata, dobra. Niech, że będzie komando. Dobra, będzie. Czy ja... A nie, mam gdzieś tam komando, dobra. Komando to jest gra, która nigdy mi się nie znudzi chyba. I... Kurde, ja mam ją na Amidze? Chyba mam. Czy komando, nie mam? Komando poszło. Lecimy. Pęczat. Słucham. Ja mam komando na Amidze? Ja nie nagrywałem, to chyba nie. No to nie mam. Także chyba nie. Kiedy statki? Ej, no dobra, Morawiecki chce statki. Będą statki następne. Jakie statki? Battleships. A to takie coś się w zeszytach trzaskało? No, Morawiecki to chce. Morawiecki chce udupić mojego live'a. Spoko, dobra. Salon Gier pyta się, kiedy Fist Fighter. Przepraszam cię, zapomniałem o tym tytule. Prosiłem, żeby przypomnieć. Fist Fighter? Fist Fighter? Nic mi to nie mówi. Zobaczymmy. High score, dobra, momencik. Load, restore, restore. I tylko fajna muzyczka tu jest. Muszę zestartować swoje urządzonko, bo się robi lag dźwięku. Ja powiem tak, komando to mi się podoba na każdej platformie, znaczy się na takiej no, sensownej, w sensie nie wiem, Timex, Atari, Commodore, Amstrad. No. Świetna, nie, postarali się, zrobili na każdy sprzęt świetną konwersję. Tak, dobrą. Nie mam. Tylko, że na Commodore to jest ta gra cholernie trudna, co nie?
z tytułu dużej ilości przeciwników, ale chyba po prostu tak w tej grze było, nie? Zagraj sobie na Amidze, zobacz. Grałem na Amidze też. O, to i co, a tam jest łatwiejsza? Wiesz co? Nie wiem. No właśnie, nie, no, już co, ja kiedyś miałem taką zajawkę na początku lat 2000 czy pod koniec, no miałem tych parę gier na Amidze, miałem też Amiga 500, pamiętam, i potrafiłem pół dnia przegrać no komandą. I przechodziłem tamtej, nie wiem, 4-5 klansz. I tak o, koło Macieju, miałem taką zajawkę jakąś, zawiesiłem się po prostu na tej grze. No oczywiście jak byłem, nie miałem tam Timexa, to z kumplem, to żeśmy grali całe dnie w to, nie? Także Xeviusa w Commando to były gry, które żeśmy mucili non stop, no, po wakacji. Ajajaj, strasznie trudne te. Just Play kojarzy Ikari Warriors. To jest dopiero trudna gra. Rzeźnia tak, jest, tak. Tak naprawdę to jest no, słaba, jeśli chodzi o mnie. Może w Operation Stealth? Nie, nie grałem. Nie grałem też, Operation Stealth. Słyszałem, ale może gdzieś widziałem na YouTubie, ale nie, nie ten. Nie kojarzę, Operation Wolf to kojarzę, ale... Grałem na Amidze, przyszedłem raz. Udało mi się. Ja pierdyle. Jak ja to przejdę, to będzie jakieś mistrzostwo świata, nie? Wiesz co, Domino, widziałem Natalii 2600, no tam jest, no, tam jest tragedia, ale mówiłem o platformach w miarę sensownych. No właśnie. Także widziałem, no. Tak jest. Wiesz, podziw, że zrobili, tak, no, zrobili tak jak mogli, ja uważam, tam na 2600, no jest kicha, no jest tragedia, no ale jest, nie? Ale nie grałbym, jak... Aj, widzisz. Tu też się spacją rzuca granat, zapomniałem. A przytrzymaj dłużej fajer. No właśnie myślałem, że to działa, ale nie działa. A wiesz co, na Amidze tak działa, na Timexie tak działało. No tutaj mi się wydawało, że właśnie tak jest, ale niestety to nie działa. Punk Killer? Tank Killer? Tego mnie Undertaker, Punk Killer, bo Paper Boy, ja to znam, ale Punk Killer... Paper Boy... Najgorsza gra na Commodore chyba jest. Nie lubię tej gry, taka... Beznadziejna jest. Tam jest jakaś, nie wiem, według mnie popsuta kolizja obiektów. Tak. Dobra, chwilę odpoczynku, przecież szlak mnie trafi raz. Basia Duplo od Wings of Fury, o! Dupiot. Ajajaj, spoko, zobaczymy za chwilę Wings of Fury. Wings of Fury będzie porażka, bo ja nie umiem lądować i startować Wings of Fury. Ale... Ajajajajajajaj. Tu nie działa ta taktyka. W ogóle... No nie działa. No. Ja pamiętam, że nawet dość niedawno jeszcze... Czy niedawno, ten czas leci, to tak szybko to... Ale... Jak początki internetu, rok 2002, gadałem z kumplem, mówię, o ja tam miałem komodorka, jak byłem mały. Ja mówię, tam nie miałeś fajnych gier, komando nie było. Co nie było komando? Zaczął się kłócić ze mną i dopiero odpaliłem na internecie, patrzę, a tam 90% hitów z salonu. Tylko, że też te hity, to widać jak były robione po JR Kung Fu na przykład, nie? Ale mówię, jakby się tak przykładali do tych wersji salonowych, jak na przykład Commando, no to ja bym w tamtych czasach zapłakał się i zaprosił tatę na śmierć, ale by mi kupił. Niestety Wings of Fury nie mam... Fist, coś tam ktoś chciał. Zaraz zobaczymy, momencik. W. Sprawdzę tylko Wings of Fury. Patrz, no nie mam Wings of Fury, mam tylko wersję dyskietkową, która ma 1500-1900 plików, się nie odpali, nie? Także niestety nie mam Wings albo, of Fury. Albo Fist Fighter, albo Fist Fighter. First Fighter. Nie kojarzę. Fist Fighter. I gdzieś tutaj mam chyba Exploding Fist Fighter. To nie wiem, czy to jest to samo. Dobra, zobaczymy. Gry i mamy do 4. Fist. O, Mike tu podał Kabala. Kabal jest straszny. A jest. Nawet są dwa kabale na Komodorze. Ale panie kolego, są dwie wersje. Jest to? Nie wiem. Mi się nigdy takie gry nie podobały tak naprawdę. Wiesz co? Ja w Blood Bros. Na Majmach taki odpowiednik Kabala grałem.
I powiem ci szczerze, nawet jakoś mi to szło, nawet gierka jest fajna, a Specyficzny kabal taki. jest tak cholernie trudny, No jest, jest, nie? że odrzuca mnie za Jest, chwilę. ja nigdy nie, taki gier nie lubiłem za bardzo jak Kabal, bo za dużo coś się dzieje na ekranie i nie ogarniałem tematu do końca. Czy to jest to? Fist Plus? Myślę, że nie, że to nie to. Nie mam Fist Fightera, mam Fist Plus. Nie First, Fist Fighter. First Fightera nie ma czegoś takiego. Fist, jak już. Czyli pięść wojownika, czy coś tam. Battleships, kurde, patrz, ten się... Dobra, teraz będzie Battleships. Czy miało być run stop? Run stop. Cyk. Nie, a. Ta gra jest... chyba zła. Wiesz co, Mike, ja też Kabala widziałem po raz pierwszy na O automatach. Boże, kolejna. Czy grałem? No pewnie grałem, ale jest cholernie trudny. A w ogóle, jak ja pamiętam, wyrwałem swoją pierwszą Amigę i mówię Kabal. I kupiłem i normalnie tak płakałem, że mi łzy po plecach ciekły. Tam jest trudność razy 5. Na Amidze. Jest tragedia w ogóle. Tutaj Olek prosi, dajcie na chwilę Swift. Z chęcią zobaczę, jak to wygląda Nie na wiem, C64. czy mam Sweeva. Muszę zobaczyć. Zobaczymy. Dobra. O, ta gra była całkiem dobra, to ja mam ten fajną taką misję. Jakie tła są ciekawe tam w tle. No, tła w tle są... Bumper Masło maślane, no ale Rumble, Bumper dobra. Rumble też jest spoko. Fist, nie First, no First, oczywiście, że First. No pięść. To No, się. no tak, a First, pierwszy wojownik to... No może być. O, jaki fajny bonus, ej. Słucham? Bonus niezły, nie? Bonus fajny, no. No. Niestety... Kolejnego już nie zobaczy... O, White Stays, udało się. A te reklamy to mnie szykują, jak w Ameryce, nie? Nie? To jest Kurde, ten, to jak na tej ulicy takiej w Nowym Jorku. New York, panie, New York. O, dostałem fajna. z łokcia dostałem. No taka jest całkiem taka przyjemna, chyba przegrałem właśnie i... No bo to jest chyba tak naprawdę ten International Karate trochę taki zhakowany, Tak, bym tak, powiedział. tak. I tu się... Fajerem nie gra... O, pięknie, panie, tak się robi te. A ty którym jesteś w ogóle? Białym. Dzięki. Bonusik, cyk. Psychopix? Kurde, coś mi ta gra mówi, ale... A to przecież nie było na Commodore'a z tego, co ja kojarzę. Wizard of War, ojeju. No Wizard of War też jest spoko. Teraz na razie musi być Battleships. Pomęczymy się chwilę w Battleships, a później zaczynamy. Dawaj, skocz komuś na mordę, no. Północ, południe, retro. No, jest nawet ta komodorka. Północ, Jest na południe. komodorka, tylko w wersji dyskietkowej oczywiście i Aha. nie mam wersji na kartridża i to po prostu mi się nie uruchomi, nie? Ale... Nie, no spoko, ale nie wiedziałem, że wiesz, bo Jest, ja... jest, jest, jest. Na bakier jestem z nami z komodorka, dlatego... Ojajajajaj, mnie ściągnął mnie z pięści, z łokcia. Takie rzeczy, panie, w tej grze się dzieją, że się w głowie nie mieści. O, White Stays, okej. O, widzisz, Morawiecki mówi, że Psychopix było na C64. Nie z Wagiera. Nawet nie wiedziałem. Całkiem możliwe. Ja pierwsze słyszę. Może... Możliwe jest, że widziałem, wiesz, tylko po prostu nie kojarzę, nie? Ach, pięknie. Obudź się. Moja taktyka. Fajne gwiazdki nad głową. No, ojej. O, jeszcze nie wiem. Wiecie, na jaką grę ja się strasznie jarałem? Nie za mało lata. Renegade. Czy Renegade? Renegades, no. Renegade, no. I widziałem w salonie tę grę. Ona mi się w salonie podobała, jak ja ją po latach zobaczyłem, to mówię, no jak takie coś mogło mi się podobać. Ale wersja na Timexa, no była świetna. Na Timexa, moim zdaniem, najlepsza konwersja wyszła. Nie wiem. Nie Na wiem. Commodore widziałem, no nie podoba mi się ta gra. Na Amstradzie, no nie wygląda głupio, ale rzeczywiście tam Amstrad to nadrabiał kolorystyką w tych grach. Także... Nie widziałem na tej Timexie siłą rzeczy, no bo gdzie? No, ja Ale wiem. no.
Pistol 2, pistol mam, Jezu, było też mam, tylko na razie będzie ten, na razie będzie Battleships, to co chciał Morawiecki. Tak, Morawiecki, czy tak jest, Morawiecki, tak. Pięknie mi idzie, tylko jedną taktykę stosuję. Ale idzie. Nieważna taktyka, ważne, że idzie, nie? O, jest, znowu. Jaka blondyna taka. Nie? Taka nawet taka całkiem, bym powiedział. Z twarzy taka niewyraźna. Z twarzy, no, niewyraźna. Rutyny Skorbin daje. Z twarzy podobno całkiem do nikogo. Pęczot Lord Runner, no i się posypał w propozycję. Jak Renegade'a masz na Xboxa pierwszego? Znaczy, podejrzewam pod jakimś emulatorem. No, chyba. Raczej nie. Na Midze, no ta gra jest ten cały Renegade. Jest bardzo podobna do wersji salonowej. Wstawaj! I tak właśnie ta gra wyglądała w salonie. A to się pisało Renegade. 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 No, no tak, Renegade. Jak ten film, Renegade. No, to nie, no. Trochę inaczej. Coś teraz zakręci. Zakręci. Nieważne. No, dobra, ale... Morawiecki prosi od połowy live'a, no. Nie prosi jeszcze. Proście, będzie wam dane. Że tu już. Teraz będzie, przypilnuję go. Tak jest. A o co my się musimy Morawieckiego prosić? I zero efektu. Zero. Nie będzie w takim razie statków. Nie, żartuję oczywiście. Bedo. O, piękny skok na ryj. Kurde, tutaj mogłyby być chociaż dwie plansze. No tak właśnie, kurwa, do trzech. Monotonnie, nie? Tak ciągle tylko to miasto i... Fajna jest ta plansza, ale tak... Na dłuższą metę się nudzi, nie? Ej, to jest nie fair, bo oni blokują. I jeszcze podskakują. Blokują, podskakują, wszystko robią. A zauważyłem, że jest taki w tej grze taki fajny motyw, że jak ty wstajesz, to niestety leją, a jak ty leżysz, to oni się w ogóle nie ruszają. Czekają, aż wstaniesz. Ale są fair, w porządku są, to bardzo miło z ich strony. Ten etap bonusowy jest najlepszy. Tylko, że mam wrażenie, że ta gra po prostu się nie kończy, nie? Salon Gier tutaj ci napisał, że Fist Fighter masz w katalogu. Fist Fighter, dobra. STRM, czwarty od góry. Dobra, ta gra się nie kończy nigdy, także robimy dalej. Miało być, aha, wiem już co miało być. Okay. Battleships. Tak, Battleships. Chyba on go tu. Jest, Battleships. No, to Just Player, no to jest Renegade. Będziemy płakać Renegade, teraz. A nie Renegade. Dobra, mniejsza z tym. Pistop 1 była lipa, to się zgadza. I to okrutna lipa. A czy są ludzie, którzy lubią Pitstop 1, ja niekoniecznie. A ja grałem na Atarynce, jedynkę i lubię. No taka na Atarynce tak w ogóle też nie za bardzo mi to przypadło do gustu, w ogóle Pitstop, nie, ale... Olek pytałeś wcześniej, żeby dać Sweeva, niestety nie mam Sweeva chyba, zobaczę, ale raczej marne szanse, żebym miał Sweeva. Ale zobaczymy. Battleships... Będzie się działo, nie? W sensie, że nie. Reset. Start, one player, multiplayer, salvo fire, start. Ja widziałem chyba tą grę. Aha, tu... Nie wiem, ty nie ogrywałeś jej, Pęczart? Tak, kiedyś na kanale w to grałem, tak. Kiedyś, dawno temu. Jak jeszcze Bomberman istniał na YouTubie i on tam coś... jakieś wyzwanie rzucić, coś takiego, nie? Dobra, i teraz tak, move your ship and... Player one fire, 20 strzałów, o Jezu, dobra, lecimy, nie? Proszę bardzo, patrzcie i płaczcie. Jebut. No i znowu mi się przyciął dźwięk, dobra. Spoko, nie ma problemu, Just Player. Ale mówimy chyba, nie wiem, no o tej samej grze, tak mi się wydaje. Taki Just Player, taka mordobitka ekranowa. Pierwsza plansza na peronie, na stacji. Druga, tam z kopyta ładujesz motocyklistów, no i tak dalej. Ta gra ma cztery plansze. Nie wiem, czy o tej mówimy. Kto napisał wcześniej, reklama Coca-Coli była, nie? Ciekawe, czy Coca-Cola mi za to zapłaci. Chyba nie. Chyba nie da rady.
Pitfall 2, jak już, Julianie. Zobaczymy. Co miało być kolejne teraz, Cezary, pamiętasz? Ty ogarniasz ten temat, Benie. Aha, no. Fist Fighter, sorry. Tak. Wizard of Oz też był. Wizard of War też był. No okej. Okay. Teraz tak. Pytanie tylko następujące. Czy ja mam czekać do zakończenia tej rundy, czy po prostu skończymy ją wcześniej, nie? Zrobimy odhaczony Battleships i pójdziemy dalej. No. No to już się dogadaliśmy. Just player. Pierwszy wojownik to Adam wpierdzielił Ewie. Patrz, świnia wcelowała mi w statek, patrzcie, no. Adam, Ewa i wąs z drzewa, nie? A no. Muzyczka jest fajna w tej grze. O Jezu, dwa statki mi czuje. Dobra, to chyba skończymy szybciej tą grę, nawet bym powiedział. Komputer mnie rozwali jak zwykle. We wszystko, w co gram, dostaję w pierdzie. Ja tylko w Genesis teraz jestem dobry na Commodore. W to się długo gra, Nie, panie Commodore, pokazać ci, że nie? Daś ci pokażę, że się nie gra długo w to. Reset. Dobra, mam 20 shotów. I tutaj kogoś celowałem, tak? Kto ma komodorka w domu, ten ma moc, tak? Jaki to był, nie pamiętam. Dobra, to niech będzie tak. Szukajmy dalej tych statków. Myślę, że gdzieś tu będzie je miał. Wiecie, że kurde, tak patrzę na tą grę, ona nie jest zła. Nie jest. Ale tak sobie zadaję pytanie, czy jakbym miał byle jaki komputer i tą grę, to bym w to grał. Chyba nie. Statki to tylko na kartce w szkole się grało. To było dobre. To było dobre, no na lekcji, nie? Sama frajda. Okej. Okay. Czyżby wspomnienie? Nie, za mało tych zaznaczyłem. Dobra, to jest... Morawiecki się pyta, w co na Amidze jesteś dobry? Co na Amidze jestem dobry? W nic. Ja, w Mortala. Zmienianie dyskietek. W Mortala i... W Mortala i w tego. I w Wormy jestem dobry, na przykład. No, Wormy jestem bardzo dobry, bym powiedział nawet. Dużo znaczy, grałem. Wormcy? Wormy. Aha. Robale. No, Wormcy. Wormsy. No, to ja też. Tylko, że już teraz zapomniałem, ale w jedyną wersję Wormsów, jaką grałem, to na Amidze 2200 nawet i była ta owieczka taka. Wiem, panie komodorze, że później jest im jak masz zestrzelone jakieś statki, to wtedy masz mniej strzału do dyspozycji, nie? To jest oczywista rzecz, ten podstawowy ten... Diana Sisters, ja mogę w Diana Sisters grać zawsze, nie? I Julian. I leci. I fajnie byłoby to można było przyspieszyć, a się nie da. No nic. Muszą się wypstykać. Pyk. Oj, chyba mam... Największy statek wspomniałem? Nie, w sumie to nie. Dobra, teraz komputer. Trzy masztowiec. Nie. Dwa, trzy, cztero masztowiec. No dobra, to będzie... Tak gdzieś podejrzewam. No, tak gdzieś podejrzewam to będzie. Szukamy dalej. Ale... Porozmieszczał gdzieś te statki. Gnój jeden bez szkoły. Dobra, zobaczymy tak, co z tego będzie. A, da się włączyć salwo. No dobra, trudno. A jak nie wceluję, to się lekko denerwuje, nie? Ty, nie tak. W drugą stronę... Grajcie sobie w statki, a ja za chwilę przyjdę. Spoko. Nie, czteromasztowie trafiłem. Tak, tam było nie tak ustawione. Cholera jasna, dobra, nieważne. Domino, ta gra to taka raczej średnia. Fajna jest, no to są statki, no czego się spodziewać po statkach, nie? Okej, tu jest czteromasztowiec, sześć, nie. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciomasztowiec. Sześcio? No chyba sześcio. Tak jest, no i ja mam ze strzelonego sześciomasztowca. Niestety. No źle strzeliłem, wiem. Alt F3, nie panie Komodore, nie dam rady. Przykro mi. Nie na komodorku, Alt F3. Nie. Także, Morawiecki, na Amidze jestem dobry w bijatyki głównie. No bijatyki to jest moja taka ulubiona kategoria gier, to jest oczywiste, nie? I w to mogę grać zawsze i wszędzie i w każdym się tak naprawdę nauczę, bo lubię. Ale to... Ciężko być dobrym w gry, w które nigdy się nie grało, co nie? A takie gry wybieram, bo... Znaczy, albo dawno temu grało, nie przykładało do nich uwagi tak naprawdę, nie? Siema Min Machines, witam Cię serdecznie.
Coca-Cola 7,50, nie mówiąc o innych rzeczach. On tu jeszcze śmie coś prosić. Morawiecki, prosi to się świnka, to wiesz jak to jest, nie? Jak śmiesz w ogóle, jak śmiesz się śmiać? Nie śmiej się śmiać. No i dobra, mamy więc sytuację taką nieciekawą w sumie trochę. Ale nie najgorszą. Teraz tak, na pewno jesteś tu. I teraz 11 strzałów. I to jest sześciomasztowiec, tak? Możliwe, że jest tu... O ja, za dużo opcji. Nie tu. Tu. Sprawdźmy tak. Jeden strzał przełożyłem. A, źle zrobiłem. Dobra, nieważne. Nie, to nie był sześciomasztowiec. Kurde. Nie, był. Dobra, okej. Okay. Zgadza się. Siema, udało się wbić na chwilę. Siema, Red Raven. Cześć. No to dobrze. Chyba się udało nawet mu ustrzelić. Tak jest. Sześciomasztowiec i czteromasztowiec. W sumie nie jest źle. Jest 50-50. Eurotrip? Panie Komodore, ten film? To dobry film jest. Jakby coś. I komputer z tytułu tego, że go trochę zsiekałem. Też ma mniej strzałów, co mnie cieszy akurat. Myślę, że za chwilę skończymy rozgrywkę w tą grę. Myślę, że się poprawię. Bo przecież jej. Bum, bum. I tak, kurczę, do za nie powiem czego. Wyczaił mi. To cholerny dziadol. No dobra, a więc tak, 12 strzałów. I tu się robi już temat taki dosyć trudny. Tu gdzieś. Tu gdzieś. Tu gdzieś. Tu gdzieś sprawdźmy, tu gdzieś. A i dwa obok siebie, szlak by trafił. Tu gdzieś damy. Może. I tu, zobaczmy co to będzie. Już wyłączę. No, to dobrze, siema się będzie. No, dobrze. Siema, witaj. War od Warship jest lepsza. No, Wizard of War jest lepsza niż... No, Morawiecki twierdzi, że to jest dobra gra. Nie znacie się. Dobra, jeszcze chwilę. Zrobimy po ostatniej salwie komputer i ja i zmieniamy grę na inną. Ostatnio na HBO leciał film Disneya Mulan. Nie oglądałem. Ogólnie w telewizji mało co oglądam tak naprawdę. Nie mam czasu na telewizję. I na filmy. Teraz tak, Cezary, pan komputer napisał komentarz, przeczytaj go. I odpowiedz. Mimo, że już skończyłem pisać program o funkcjach, wylicza podstawowe dane ze wzorów na funkcję liniową, kwadratową, deltę miejsce zerowej, współrzędne wierzchołka paraboli. No. P and Q. No. No ale to nie, to wiesz, ja bym odpowiedział, ale to nie jest do mnie. A to jest do Min Machines. A, to no. Dobra, Min Machines masz problem. Ej, aha. I mam wrażenie, że miał auto... Dobra, nie jest autofire, tylko za długo, jak przytrzymam przycisk, to on cofa strzał, dobra. Już czaję. Tu. To miała być ostatnia salwa i zmiana gry, także... No zobaczmy, co mi wyszło. Simon już podsumował. Także... Jest, wtórowałem w coś. Chodzi o to, że zrobił GPS na... A, GPS na Commodore. Fajnie, fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Przydatna. Komodorek do auta i jedziesz. No i jedziesz, nie? Nawigacja z Commodore 64. A tu jest taka fajna sytuacja. Dobra, co miało być następne? Ktoś tam pisał. Wizard of Oz, ewentualnie Sweev. Wiecie co? Sprawdzimy tego Sweeva. Czy ja tutaj coś takiego mam? Nie podejrzewam, ale dobra. Na S po prostu będę wpisywał w ten sposób. Przelećmy do tyłu, będzie... Gówno się nie da. PST TU
Sweeve. Proszę, Sweeve jest. Lecimy ze Sweevem w takim razie. Kurczę, przypomniała mi się gra. Jest na Amidze. Mhm. Saint Dragon. Jest Saint też Dragon. Na Commodore. Jest, przed chwilą była na liście nawet Saint Dragon. No to nawet, ja wiesz, że ja opóźniony. No, wiem. O, Welon napisał, że woli grać niż film oglądać. Ja tak samo mam. Ja wolę, znaczy może nie tyle grać, co po prostu przygotowywać się do różnych rzeczy, bo ja w sumie jak siedzę przy komputerze, to przygotowuję się do różnych rzeczy związanych z kanałem raczej, a nie gram. A bo jak gram, to sprawdzam gry jakieś, nie? Ale też wolę siedzieć przy komputerze i coś robić, niż oglądać filmy. Filmy mi jakoś, no nie wiem, no nie lubię. Ostatni film, jaki obejrzałem, był Mortal Kombat i no i... Salon gier nie daje wygraną w katalogu. STRM masz Dobra. Fist Fighter. Dobra, ale obiecałem tego. Intro jest tu nawet. Nie, to ja chcę game. Gdzie jest dwójka? Tu. No lepiej, już nie mogli tego dać. Nie chcę intra. Lecimy z grą. Jakie jest intro do Sweeve'a? Nigdy nie widziałem. Patrz. Też nie. Taką szansę spierdzieliłem. Heli starts with shield. Nie, po co? Jeep starts with... Nie. Heli go unlimited shield. Nie. Lives. Tak. To się przydać może. A tu mnie nie obchodzi. Time. Nie. Jeden. Boże drogi. Press Commodore for level skip. Dobra, super. Press fire to start. No i mamy Sweeve'a. No dokładnie. Tu Radzynek powiedział, że Cezary. O, to się kuźwa to się mówi, ktoś musi być opóźniony, aby reszta mogła poczuć się lepiej. No tak, zgadzam się dokładnie. Powiem wam tak. Tak wygląda Sweeve na Commodore. I to jest pokaz tego, że ja gram na prawdziwym sprzęcie, bo... Reset. Bo nie... kurde, myślałem, że sobie zobaczę. Ty, no, ale fajne jest. Jakby tak ktoś chciał, spokój, epilepsja jakaś, coś tam. A spróbujmy z tego drugiego wczytać. Co to da? Version... zawiesiło się całkiem chyba. Epilepsion version. Chyba nie działa, chyba nie, Olku. Chyba się zesrało. Zesrała się bida i płacze, reset. Przykro mi, ale Sweeve działa tak, że nie działa. I miał być... chciałeś tego Saint Dragona, tak? Znaczy, poprosiłbym tam dwie minutki, tak? Sprawdzimy. Bo gra mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o Amigę. I naprawdę, jak ją zobaczyłem na Amidze i w wersji takiej salonowej, to po prostu pełen podziwu byłem. Chodzi o to, co zrobili na Amidze. Jest, Saint Dragon. Zobaczymy, dwie wersje są. Która się uruchomi? Ta na pewno nie. O, i już będzie kicha. No, niestety. A, bo to jest... Tak, na stacji dyskietek. Dobra. Dupa. Przykro mi, nie będzie. Okej. Okay. Także muszę w Wizard. Wizard of War, czy... Wizard of War, tak. Gdzie jest Enter? Tu. Wizard of War. Proszę. Once upon a time. Lecimy z tematem. Ja dzisiaj Wiedźmina 2 skończyłem ponownie. Świetna gra. O Jezu, Wiedźmin. Jojeju. Ja powiem szczerze, że tyle miałem z Wiedźminem wspólnego. Przepraszam. Odpaliłem na Xboxie 360, zobaczyłem menu, dziękuję, włączyłem. No. Ja w ogóle widziałem tylko Wiedźmina gdzieś na filmikach na YouTubie, to wszystko. Nie miałem z nim czynienia i jakoś nie ciągnie mnie do tej gry. Nie moja bajka troszeczkę, jak wszystko zresztą. Siema Damianie, witam Ciebie serdecznie. A więc... High score saver, load or reset, reset. Czemu w każdej grze pyta o to? Nie wiem. Chyba wszystkie gry wydane na 3-4 zmieściłyby się na karcie 2 giga. No właśnie, Radzynek, niekoniecznie tak jest, bo ja mam tych gier raptem parę i mam kartę 8-gigową i jest zapełniona w 70%, ale dużo tych gier to są po prostu takie pliki multiplikowe gry z dyskietkowe, których nie obsługuję. Easy Flash, przepraszam, Kung Fu Flash. No i kiszka. A ja tą grę kojarzę. Ona też była na automatach, nie? O, Min Machines, witaj, bo ja cię nie zobaczyłem, bardzo ci przepraszam. Także witaj jeszcze raz. To taka gra, taka gra trochę niby fajna, ale... Ja nie wiem, czy tego nie ma w wersji salonowej. Czemu zdechłem? Ojeju. Zginąłem, wziąłem i zginąłem. No dziwne. Bo ty jesteś tym niebieskim. Nie, tak. Nie, tak. No i kolejny etap. Gierka jest fajna. No, gierka jest całkiem spoko. To jest jedna z pierwszych gier, jakie odpaliłem na swoim komodorku po tym, jak go wytaszczyłem z piwnicy. W sensie, jak kupiłem magnetofon, jak wytaszczyłem z piwnicy. Mhm. To była pierwsza gra jedna, która mi się uruchamiała tak naprawdę.
Dlaczego drugi player wyszedł sam z tej dziupli? Ja się pytam. Ja go nie wzywałem. Nie rozumiem. Tak, tutaj są te jedne, co znikają. Wrogowie. Warlocki, czy jak to się to nazywa? Matko, dziwne takie to. Witaj, Podróże TV. Cześć. Podróże TV, siema. Okej, i mamy Warlocka. To jest Warlock. Ucieka ode mnie, no. Dupa, uciek. I wyszedł Wizard. I udało się go pokonać. Coś jednak z twoją kartą. Ja mam od Groman gier na przyjętej karcie 1 giga. Ale ja mam dużo dem na tej karcie ugranych. Morawiecki, także. Film już był, Damianie. Ale jest spoko na Komodorku, to się zgadza. Troszeczkę go tam dzisiaj, że tak powiem, rozpykałem, o co w nim chodzi, bo pierwszy raz chyba, znaczy nie, pierwszy raz nie. Ale tak, nie no, w sumie chyba pierwszy raz, cholera, w nim grałem. O, game over. Tak, game over? Drugi gracz, no trzymajcie mnie za ręce, to z bani pociągnę, no. Drugi gracz. Nie odpaliłem tej gry na dwóch graczy. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Jest escape. Podróże TV. Oj. Czekam ja na Gianni Sister. Pisze. Na Gianni Sister, dobra. Mogę odpalić. Retro Raven, trzymaj się, dziękujemy, że byłeś. Trzymaj pozdrawiamy się, serdecznie. Dobra, nie będzie. Gian. A Boże, będzie. Dwójeczka by była, to było dobrze, ale. Bo słuchajcie, mam dwójeczkę Dzianę, tylko nie wiem, czy ona mi. Gdzie ją mogę mieć? Widziałem, jest. Dawaj. W katalogu Stream nie będę jej miał. Gdzie ona była, ta Dziana dwójka? Patrzcie, nie pamiętam. Tu chyba nie. Nie, jest tylko ta jedna Dziana. W programach? Gdzieś była. Nie. Kurde, patrzcie, nie pamiętam, gdzie mam. No trudno. Gdzieś tu jest na tym, ale nie będę jej teraz szukał. Gianna. O, Gianna. G.I. Joe. Gears. Gitty. No nie ma, dobra. Nie będzie Gianna ta. Trudno się mówi. Niemcy będą przeklali, bo Commodore używali. Można i tak. Wizualnie za bardzo odbiega od wersji Atari 2600. Nie no, Domino, od Wizard of War odbiegał bardzo. Na Commodorku odbiegał, w sensie wyprzedzał na Atari 2600. Tam to jest katastrofa tak naprawdę, nie? Ta gra. Graficznie to tam jest, na 2600 jest katastrofa pod każdym innym względem, nie tylko graficznym tak naprawdę. Panowie, ja tu polecam kanał KRG. Tak jest. Linka. Świetny kanał. Polecam zerknąć retrogierki i nie tylko. Przeważnie retrogierki, ale chodzi jeszcze o omawianie sprzętów, unboxingi, ciekawy kanał. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Polecam serdecznie. No i to jest gra, w którą umiem grać w końcu. Znaczy pewnie, bo nie miałem dawno praktyki żadnej, także pewnie będzie kicha. Ale co tam? Ja to ci podziwiam w Gianę, wiesz, bo kurde, aż pięknie się to ogląda, jak lecisz. W sensie, jak gram w Gianę? Tak, no, tak. W sensie, no umiem w tą grę trochę grać, bo się nagrało trochę. A to chyba, to jest tak, że jak z jazdą na rowerze, nie? Tak. To się nie zapomina. Trochę tak. Poszukaj Heart and Heavy. Heart and Heavy to jest jakby druga część Gianę Sisters, nie? Tylko, że nie do końca tak naprawdę. Trochę ta gra taka. Ja w Heart and Heavy grałem tyle o ile. I tak. No gra była dziwna dla mnie. Nie wiem, czy grałeś Heart and Heavy. Grałem na Amidze. Na Amidze też jest, tak. Tak kojarzy. No. Tak, na Amidze też jest, to się zgadza, nie? No i taka dziwna ta gra, nie? Ci wrogowie, którzy tak dookoła tych platform tam sobie śmigają, takie. Taka bardzo kosmiczna, bym powiedział, z tego co ja kojarzę, bo tak, lata tak, tam tak. Grałem, ale że to, żeby to była druga część Gianny, to ja teraz pierwszy raz słyszę. Tak podobno tak mówili o tej grze, ale czy to jest oficjalnie druga część Gianny, tego nie wiem, nie? Tego niestety nie wiem. W każdym razie ja pamiętam, że spodobała mi się ta gra i tam w nią trochę potrzaskałem, jakichś osiągów wielkich nie miałem, co prawda, ale grałem. Olek pisze, że słucha muzyki z Dziany w aucie.
Ja kiedyś miałem muzykę z Diany w telefonie jako dzwonek. Ludzie się fajnie patrzyli. Jeszcze w czasach, kiedy nie miałem, retro nie było takie modne i gdzieś byłem w kinie, pamiętam, i miałem właśnie Dianę ustawioną w telefonie i ktoś do mnie zadzwonił, jak się ludzie patrzyli wtedy, nie? To był fajny efekt. Ludzie po prostu poznają do dziś tą melodię, nie? Ja pamiętam, że taki dzwonek z gierki, jaki miałem ustawiony, to Zapidi z pierwszego levelu. Zapidi, tak, też. Kurde, jak mi się ten kawałek podoba i to jeszcze na takiej Nokii miałem, nie wiem, jaki to był model, taki muzyczny, ta slide była, taką białą, czerwoną miał. I kojarzycie, to na nim miałem właśnie Zapidi, pierwszy level. Feministyczny Mario to gra na czasie. Oj, nie pisz Mario, bo zostaje Nintendo przylezie i się będą czepiać. Diana dostała od tego, po dupie od tego, od Nintendo, nie? Dlatego lepiej tego nie wypowiadać, jeśli gra w Diana Sisters. Cześć, Nightmoon. Siema, Nightmoon. Tutaj, kurde, nawet nie wiedziałem, że się woda rusza. Czy może wiedziałem, że zapomniałem. Na komodorku woda się rusza, na midze nie potrafili tego zrobić. Takie tam. Bo tam była woda statyczna. Tak. Nie śmiej się. Statyczna woda. Cześć, Tomasino. Siemanko. Siema, Tomasino. Pyk, lecimy do dziupli. Kolejny tab zaliczony. No to jest gra, w którą po prostu ja grałem kiedyś. No i dużo, i to widać po prostu, nie? A jak gram w jakieś tam gry, które nie grałem, albo dawno nie grałem, no to jest jak jest, nie? No to dlatego mi nie idzie, nie? Gdybym na przykład przy takim live'em sobie potestował wszystkie gry, które miałbym grać na live'ie i we wszystkie się nauczył grać, to pewnie bym świecił w każdą jedną, nie? Ale tak nie jest. Diana stała po dupie, bo lubi. Nie wiem, nie wnikam. Pan Komodore. Przemyślenia pana Komodore. Znaczy, może on klepał, to wie. Może klepał, to wie. Może klepie teraz, w myślach. A może nie tylko. Nic nie mówiłem. Nie odzywam się. Bo się jeszcze obrazi i pójdzie. Jeszcze kurde, bana dostaniemy. Ty, jeszcze bana dostanę. No właśnie. W Dzianie nie ma kupy. No nie widziałem. Tyle co Pęczat grał, to też nie widziałem. Jakiej kupy? O co, Kaman? Ale tak się zapytam z ciekawości, a ty grałeś w jakieś inne wersje Diany? Tak, grałem. Grałem na przykład w tą drugą część Diany, to grałem. Grałem w różne jakieś takie dziwne haki kiedyś i tak dalej, bawiłem się w to. Nawet widziałem jakieś takie dziwne, żeby ci nie skłamać, takie dziwne, takie jakby przez fanów robione Diany, które się nie dało przejść. Takie absurdalne, nie? Absurdalnie trudne, nie? Także tak, grałem. Dużo, w różne. No i tak mówiliśmy wcześniej o tym, o Hard and Heavy, to o ile te wszystkie takie dzianki, te podróby i tak dalej, to wszystko lubiłem, to Hard and Heavy jakoś nigdy mi nie pasował, nie? Takie jakieś, kurcze, coś z tą grą było nie tak dla mnie. Chociaż graficznie i muzycznie była fajna, ale... Kupa, bo zmarł. Aha, kupy! No, kupa trupa, no, kupa z trupa, coś tam, nie. Diana Sisters, Side of the Old World, Diana Sisters, Twisted Dreams. W Twisted Dreams właśnie średnio grałem. Twisted Dreams jakoś mi się średnio podoba, powiem szczerze. Nie wiem dlaczego. Niby to Diana, ale średnio mi się podoba. Ty zagrałeś Twisted Dreams, nie? Tak grałem, ale wiesz co? No to biorąc pod uwagę, jak mam patrzeć teraz z perspektywy, że rzeczywiście to jest Diana i porównywać do tej, to nie jest Diana. Jakoś nie. Ale jeśli... Tak nie myślę o tym, że to właśnie korzenie miała od tej wersji, to gra jest naprawdę świetna. Bo jak się zamieniasz w tą Dzianę złą, tam świat się zmienia, muzyka taka rockowa jest i klimat tak ma. To nie można powiedzieć, nie, że nie. Ale kurde, wolę, bo wyszły jakieś Dziany takie jeszcze, takie 2D. Właśnie takie o coś tego typu, tylko na inne platformy. Jest jakaś Diana na Steamie za... Nie wiem, tam 5-7 zł i na pewno jakbyś sobie ją kupił, to byś nie był zły, bo by cię gra wciągnęła, bo też zbierasz takie kryształy, no to jest taka jakby Diana, tylko troszkę no lepsza graficznie, no. Jakby ci to powiedzieć. Ja grałem trochę w Twisted Dreams, no tak se.
Ło, dobra, lecimy. Zginąłem niestety, co mnie bardzo martwi. Przecież Mario Bros to kupa Bowser. Bowser to nie kupa. Tak. Bowser to kupa? Nie wiem, o co chodzi mi na Machines. Czemu ja? A jaka córka? O co chodzi? Cześć, Grajbuda. Siema, Grajbuda. Pyk. O, Majster Dydek, patrz. Jest ziana i się Majster Dydek pokazał. No, oszukiwał, że ten. A gdzie, Majster Dydek, gdzie żeś był, jak cię nie było? Pewnie się alkoholizował. Alkoholizował się. Majster Dydek zaliczył zgona i się chwali, że tyle wypił. Obudził się teraz. Cwaniak. Dobra. Lecimy dalej. Oj, zapomniałem, że glist nie można rozdeptywać. Ojoj. Co staroginał, to staroginał, jeżeli chodzi o Genesis. Tak jest. To się nie zmienia. Nie wiem, jak ja tą grę lubię. Masakra, nie? Nie wiem dlaczego. Z tych dżownic to ja się zawsze śmiałem. Fajnie się poruszają. Tak. Ojej. A właśnie, jak to jest z tym ogniem? Bo widziałem gameplaye i w niektórych miejscach można było w ten ogień wejść, a w niektórych nie. Jak to jest z tym ogniem? Znaczy, też wiem, że takie coś było i do dzisiaj tego nie rozkminiłem. Wiem, że są miejsca, że właśnie w ogień możesz wleźć, nie? Wiem, że jest, jak bierzesz sobie tą taką z tych specjalnych znajdziek, tą gruszkę, to jest chyba gruszka, tak na to mówiłem, gruszka. No. To ona umożliwiała właśnie wejście na taki ten, na, no w ogień na przykład, albo gdzieś w kolce i tak dalej, nie? Czasowe oczywiście. A tak, no. że były takie miejsca, że właśnie można było wejść. To jakiś bug po prostu w grze i tyle. To zależało od tego, że bug w grze. Po prostu. Takie jest moje zdanie. A wiesz, widziałeś o tym, że można na przykład windę zastrzelić? Też można. Jaką widzę, to co w dół zjeżdża? Tak, można ją zestrzelić na przykład. No i wtedy oczywiście etapu nie skończysz, nie? Takie. Aha, tam różne. To nie wiedziałem nawet, patrz. No, takie tam różne. O, chyba w ten ogień można wejść, ale nie będę próbował. Teraz to jest takie miejsce, w którym trzeba zrobić, zawsze o tym mówię, taki bardzo specyficzny skok, czyli odbić się, o pyk, takie coś trzeba zrobić. Odbić się od ściany. Za chwilę to zobaczysz, Cezary. Że stajesz w takim miejscu, cholera, zginąłem, zapomniałem. Że trzeba tak dziwnie tak wskoczyć na ten płomień, tak, co się jara u góry. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Jak zobaczysz, to może będziesz wiedział, o co chodzi. Ale straciłem głupio życie. Cyk, cyk, cyk. Teraz widziałem, że cię pszczoła ukąsiła. Tak. No cóż, straciłem wszystkie swoje power-upy, co mnie strasznie... Ale to słyszę, że te power-upy to się spacją ten odpala. Tak, spacją albo jakimś, chyba tak, albo jakimś innym klawiszem. Dawajcie łapki w górę, no Morawiecki prawdę ci powie, patrzcie. No panowie, poczujcie parę łapek, prośba do was. Co daj to pan, w ogóle tu łapa? Daj pan łapkę, dawaj. Lata, w sensie łapa mówię, jakieś myszy. Kurde, tu zaczynają się problemy. Siema Jacku. Ale dobrze, że ginę, bo przeszedłem i tak kawałek, żyć nazbierałem. A jaką wersję Gianny wolisz? Taką wkurzoną Mańkę, czy taką spokojną Teresę? Wkurzoną. Dla mnie zawsze ta taka ulizana bez tej peruki była wkurzona, nie wiem dlaczego. A ta ma trwałą, czy coś. Co? O co chodzi? Jest, udało się wskoczyć. Ajajaj, nie przejdę tego za cholerę. Nie pamiętam jak to się robiło tutaj. Myków wszystkich nie pamiętam, niestety. Tutaj to jest bieda bez strzałów, nie? W dalszych etapach. To jest już dobra, podaka. Okay, udało się teraz. Cyk, i teraz to jest taki, wbrew pozorom, ciężki... A, jest, ciężki... kawałek. Teraz trzeba poczekać, aż sobie przejdą krabiki i inne wynalazki. Pyk, pyk. No i dobra, lecimy do wyjścia. Jednak się udało przejść ten etap. Jest krokodylek. A skończyłeś dziany na midze?
Tak. Oczywiście, że tak. Sukces. Sowy wyglądają spoko w tej grze. To nie są sowy, to są liski. Ej, Morawiecki. To są liski, ja też myślałem, że to są sowy. To są liski. Ale wygląda jak sowa, ja to rozumiem. Tu jest przejście do etapu kolejnego, ale tego nie robię. Cyk. Cyk i cyk tu. Ale wiesz co, bo tu Morawiecki ma rację, bo ja na taką wersję, gdzie są sowy. Znaczy w sensie taką troszkę nowszą. Zgadza się, na Amidze jest ta wersja nowsza. Sowa i przyjaciel. Sowa i przyjaciel. Majster Dydek. Morawiecki wie o co chodzi. No, a tam łatwo dawać donej tykam. Ja też wierzę. Oglądać to każdy, ale płacić nie ma komu. Płacić nie ma komu. Tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Dzięki Majster Dydek, tarza się ze śmiechu, tarza się ze śmiechu. Dzięki Majster Dydek. Tak jest, no. Oglądacie z komu, a płacić nie ma, nie? Dziękujemy Majster. Dzięki Majster Dydek. O, i tutaj będzie oska. Tak jest, wiedziałem, że to będą oski. Dobra. Kolejny etap. Jeju, jak mnie nogi zdrętwiały mnie. Jak tam, jak ten Sowa z piosenki dziś w klubie będzie bank. Sowa z Mokotowa. Sowa z Mokotowa. Dobra, nie zbieram wszystkich tych. Dwa życia mi stykną. Nie zbieram wszystkich diamentów. Kiedyś, opowiadałem też nieraz chyba, jak z kolegą kiedyś bawiliśmy się w Dzianę, bo ją tak rozpykaliśmy, że zbieraliśmy na każdym etapie wszystkie diamenty. Taka zabawa tam. Oj, w ogień wbiłem się. Ja chcesz, znajdę tą Dzianę, o której ci mówię. Ci ją podeślę, jak będziesz chciał. No naprawdę to jest taka wersja, że usiądzisz się wciągnie. No podobno do tej, tylko że w sensie, no nie umiem ci tego powiedzieć. To nie jest taka jak ta Twisted Dreams, tylko ta utaka, tylko że lepsza. Dobra, spoko. Myślę. Będziemy patrzeć. Co ty, dziadu ty. To nie dziadu, to baba, nie? Ale bym się wpierdzielił, o Boże. Kiedyś, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, za czasów jak były potyczki youtuberów, to mieliśmy taki wymyślony taką potyczkę przeze mnie, że trzeba było przejść jak najdalej się da w tej grze bez zabijania przeciwnika. Można było po drodze tylko zabić jednego przeciwnika, drugi zabity przeciwnik, ubity którykolwiek, powodował koniec gry. Kto pamięta? Takie coś było. Nie pamiętam. Było takie coś i pamiętam, że była jedna osoba, która mnie... rozwaliła. Ja zaszedłem dosyć daleko i jedna się osoba pojawiła. Jakiś był zaproszony gość, który to zrobił na maksa praktycznie. Dobry był gościu. Znał wszystkie myki w tej grze. Pamiętał taki motyw, że na przykład jak dochodziłeś do... wróg się odsłaniał ci, ale zrobiłeś tak, że ekran się przesunął w drugą stronę, że on zniknął ci z ekranu, nie? To już się nie pojawiał. I w ten sposób przeszedł moment, w którym ja poległem. Bo uważałem, że tego etapu się nie da przejść, tego momentu. A on to zrobił. Kubany. A to gdzie można to zobaczyć? Jest u ciebie to na kanale? Tak, jest. Czy... potyczki youtuberów. Dobra. I tam możesz to zobaczyć, nie? A tu nie wiem. Znaczy, ja wiem, oglądałem, ale no nie pamiętam teraz tego w ogóle. Znaczy, w sensie tego odcinka z Janą. No, może jak zobaczę, to okaże się, że widziałem. No. Dawno i nieprawda. Ale tam. Z Rentonem grałem. Tak jest, Jacku, dokładnie. To było z Rentonem tam. Ja to teraz sobie przypomniałem jednego uczestnika tam potyczek youtuberów i tak co u niego, no zmartwiłem się trochę. Wiesz o kim mówię, o Krzyśku Parzychu. No, Krzysiek, tak. Ciekawe co u niego, bo tak zniknął Krzysiek... nagle i... Nie mam kontaktu z Krzyśkiem, nie wiem co się stało, także po prostu nie wiem. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, nie? Chyba nikt nie wie, nie wiem. Chyba nikt, ale umoczę. Chyba nikt nie wie tak naprawdę, dokładnie. Songiel. Za to, że nie było Fist Fighter, tylko dyszka. Będzie Fist Fighter, dobra, będzie Fist Fighter. Dałbym dwie, ale za to, że nie było Fist Fighter, to tylko dyszka, uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami i roześmianymi oczami. Dzięki ci bardzo, Salonigier. Dzięki bardzo. Mike mi się pyta, jaki jest końcowy boss. Salonigier, dziękujemy ślicznie. Tutaj końcowym bossem nie ma końcowego bossa. Końcowy boss jest taki, że wchodzisz do takiej planszy, gdzie musisz zrobić skok czy coś takiego i pojawia się duży diament, którego duży zbierasz. Diament. I to jest końcówka gry, nie? Także tutaj bossa nie ma, nie?
Janie, którą ja ci, o której ja ci mówię, to chyba bym się dokonał smoka dużego. Aha, no. A tutaj mówię, jest bezbosowy, nie? Bezbosowy, tutaj chodzi o to, że Diana ma się obudzić z koszmaru. Taka jest myśl przewodnia, takie jest wprowadzenie do tej gry. No i się budzi właśnie w ten sposób, że znajduje diament i budzi się, koszmar się kończy, kończy się gra. I tak to wygląda, nie? Fajnie jest zrobione to intro na Amidze, w tej takiej nowej Dianie, tak, tak, nie? Tak, 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 no, no. Bo tam właśnie to widać bardziej, nie? O co chodzi w tej grze tak naprawdę, nie? Zginęło mi się. Dobra. Olek się pyta, czy zbierasz na CD32, a jakieś konkretne gry chcesz tam mieć, czy po prostu chcesz mieć tą konsolę? Po prostu... jest parę gier, które są fajne na CD32, jak na przykład, jak to się gra nazywała? Mikrokosmos? Mikrokosm? Czy jakoś tak? I inne takie gry. Jest kilka fajnych gierek na tą konsolę, ale ogólnie, no... Nie wiem, bo fajnie było, ale generalnie powiem wam tak, że plan się zmienił i Amigi C32 już nie będzie, tylko jeszcze za jakiś czas muszę zmienić ten cały, znaczy będzie, tylko na razie to się zmieniło jakby, ale o tym będzie stosowny odcinek. Dopiero jak opublikuję odcinek z unboxingu od Salonu Gier tak naprawdę, to wtedy zamieszczę informację na kolejnym live po tym odcinku, co dalej. Także na razie nic nie mogę powiedzieć, przepraszam. Jak miał być Fist Fighter? Tak. Jest Fist Fighter, proszę Delda. No dobra, sprawdźmy ten Fist Fighter i lecimy z tematem. Oj, będę płakał. Także jeżeli chodzi o to CD32, to raczej takie, bo to jest fajny sprzęt. Do kolekcji jest fajnie to mieć. Do kolekcji, no tak jak już mówiłem, nie do końca kolekcji, ale fajnie jest to mieć. Ale no... Czy coś konkretnego? No jest kilka gier, nie? Mikrokosmos jest akurat fajną grą, ale... Dobra, sprawdźmy to. Dzięki ci, Mean Machines. Dzięki bardzo. Dzięki. Quick of the Thunder Rabbit. Faces V2. I teraz pytanie. Myślałem, że to już. Coś tu gra? Coś gra. Mikrokosmos, najgorzej wydane księgowe 20 lat temu. Zgadza się, Olku. Gra nie jest może jakaś super, ale za to jest... ładna graficznie. I to mi się bardzo podobało. O Boziu. Coś ty mi uczynił w domu moim. Ja. Czekaj. Co czyżbym to ja je... to miał na Amidze? Co to ja je? Ja to miałem na Amidze. Liczun. Co to nie. Jest? Ja miałem to na Amidze. Jest to na Amidze. Ty nie mogę do gościa podejść, nie? Jezus, kto to tak, kto? Salon gier, no przecież... Specjalnie to. Skręcamy, zobacz. Ja pierdziele, dzięki ci, Majster Dydek. Majster Dydek. Ale to normalnie Street Fighter tu się chowasz. Dawaj salon gier, rozkręcamy zabawę, napięty biceps, morda. Tarza się ze śmiechu, uśmiechnięta buźka z sercami, uśmiechnięta buźka z sercami, twarz puszczająca oko, zabawę, Majster Dydek. Nie, jak to czytam ten, dzięki Majster Dydek, to czytam ten. Ej, o co tu chodzi w tej grze? Jak mam do gościa podejść? Ale jest ten. Dogadaj się z nim. Ty, ale tu skoku nie ma. Nie, jak skoku nie ma. No kuźwa, nie chcę skakać. A jest, dobra. Ale tylko do góry skaczę, pod skosem już nie chcę. Grać nie potrafię. Słuchaj, pierwszy raz tę grę widzę. O, cicho, uderzy. A czemu się cofnąłem do rogu, jak uderzyłem? Ale nie bij wody. Nie bije wody. Ty, ja, no... co ty nie możesz się schylić przed tym? Są puszcza? O właśnie. No i chłast. Nie ma... Enester Trofan. 25 zł. Odbanuj mnie, pęczardziku, uśmiechnięta buźka. Ja to sobie powłoszę na chwilę, zobaczę, chodzisz, jaka to muzyka jest. Powiem ci szczerze, że ten, że muzyka jest bardzo nijaka taka, w sensie, że jej nie ma. Tu coś gra teraz, nie? Ale to jest takie straszne to, nie? A, to ten, Pikachu tańczy. Ej, nie wiem... nie potrafię... Jak mam potrafić... Bo ta gra nie jest taka intuicyjna, jak jest ten, jak jest... jak są inne gry, jak Street Fighter, coś... No nie jest, no po prostu nie jest, nie? O, no patrz, jak tu się strela? Ej, strel czymś. Zesrać się, nie da się.
Ja tu nie słyszę muzyki. No bo tu nie ma muzyki. Ja pierdziele, jakie to jest drętwe, tu nie ma bloku? On cały czas strzela do mnie, nie? No i co mam zrobić? A tak naprawdę grałeś kiedyś z Street Fighterami na tym, na C64? Grałem i nie był dobry. A to nie do mnie decyzja, to ja... Nie, ja to szczerze to bym mu nie dał, no ale tutaj trzeba kierownika zapytać. O co? Aha, pan Komodore, nie było tematu. Wszystko na ten temat. Wszystko na ten temat. Nawet nie uwzględnię tego w tym, w żadnych tam filmach i tak dalej, nie? Nie było tematu. No ej, odskakuję. Chciałbym go w jądro uderzyć, ale nie idzie. Weź no. Nie, no, tak. Właśnie, bo nie pamiętam. Grałeś w Street Fighter na C64? Tak, grałem i żałuję, bo gra jest beznadziejna, nie? No ja też grałem kiedyś na emulatorze, powiem ci szczerze. I wiesz co, z tego co pamiętam, tam się robiło ciosy na odwrót. Czyli woda to było ćwierć kole do tyłu, a kołowrotek był ćwierć kole do przodu. Tak, ale tutaj... Takich rzeczy tutaj nie ma w tej grze. Tutaj robi się inaczej jakoś. Chociaż, albo ta moja postać może nie ma żadnych ciosów specjalnych, mam to wrażenie dziwne takie. Znaczy, masz te dydek, ja na pewno mam opóźnienie, ale reszta to nie. Nie wiem. Zaraz, on off, skill versus hard, normal, average, easy damy, location Egypt, chociaż zmienił sobie location Japan, player one, round one, view, result tables. Dobra, sprawdźmy teraz tak, może będzie łatwiej. Way speciality, wildwind kick. Aha, on ma jakiś wildwind kick, ojeju. Nie, już co, nawet chyba Night Moon. Street Fighter jest chyba po blokach, czyli ta wersja dyskietkowa, także nie wejdzie. Nie da się odpalić. Tutaj. Ej, jakie to jest beznadziejne. Mój cios specjalny to jest taki obrót. O, to jest mój taki obrót z półobrotu, takie walnięcie. A ten ma jakiś projectile, strzela do mnie. No i w tym wypadku ja nie jestem w stanie w ogóle gościa podejść, nie? Gra jest tak przemyślana. Kung Fu Fighting. Ja, dzięki ci, Mopoint, dzięki. 6 zł 66 groszy. Everybody was Kung Fu Fighting. Dokładnie, oj, dzięki ci bardzo, Mopoint. Ej Arnold dobrze pisze, że Fist Fighter tylko dobrze wygląda w gazecie na screenach. Nic poza tym, nie? Straszna ta gra jest, nie? Nie umiem grać. No nie umiem grać, ale jakbym umiał, to też jakbym nie bawił się. To bym nie umiał. To bym nie umiał. Bym chciał... Dobra, kolejna gra. Co gramy? Zmęczyłem się. Ja to takiego szoku doznałem, że ja nie wiem. No. Walczę co chcesz. Tutaj o Golden Axe. O Golden Axe zobaczymy. Ale Golden Axe jest po. A dobra, okej, to nie działa. Dobra, już wiem. Kung Fu. Czekaj, tutaj gdzieś było jeszcze. Kung Fu Master. Kung Fu Master, okej, to jest chyba to. Polećmy z Kung Fu Master. Dobra, jest. Przynajmniej się wesoło zrobiło. Dla kogo się wesoło zrobiło, salon? Nie dla mnie. Widziałem Xeviusa na C64 i się rozczarowałem, powiem szczerze. Xevius? Lubię tą grę, masz ją, bo widzę, ale nie odpalaj. Wiem o co chodzi. No, też nie bardzo. Akurat to widziałem. Special greetings to the Institute. Jakimś instytutowi ktoś tu składa. No dobra. Jak się tą grę odpala? Spacją? Aha, okej, dobra. One player. Difficulty level... Aha, okej, return. Return enters? What? Co to jest za... greetings jakiś instytut? No nie wiem właśnie. Start game. No dobra. Tutaj ludzie piszą Rick Dangerous albo Rick Dangerous? Możemy Ricka odpalić, jak najbardziej. No, Ricka jedynkę, też. Nie? Tak, jedynkę. Ricka też troszeczkę znam, możemy sobie Ricka odpalić, jasne, jak najbardziej. Kung Fu Master ogólnie to pierwszy etap jest. To jest pikuś, nie? Drugi już nie. Już co bardzo. Znaczy, ja pamiętam, jak ten Komodorka miałem tą grę i się zagrywałem.
mi się bardzo podobał. Mhm. Ale chyba najlepszą taką konwersją strzelą to jest wersja moim zdaniem na Nintendo. Zwykłe. Na Pegasusa. Bo jest piękny, no. Mhm. Świetnie to wygląda. Chyba tak, no. No i masz, o. Pierwszy etap to pikuś zabił mi gościu spało mnie. Bruce Lee też już trochę grałem, tak? Spoko, może być. Bangkok Nights, już mi ten tytuł normalnie mówi tyle, że nic mi nie mówi. Jak mogę pokazać, co potrafię? Odpalimy Ricka Dangerousa, będzie dobrze. Jebut. Dobra, zagraj trzema ludzikami w tego Mastera i możesz włączyć. Kunku Mastera? No, tak chyba zrobimy. Ale kurczę, do tej pory powiem szczerze, że gierka mi się podoba na tej maszynce. W sensie Kung Fu Master? Tak. Jest okej. Przełączało się, pamiętam, spacją rękę albo nogę. Tak. No. Ale spięty w czoło zawsze lepiej. Jest lepiej, tak jest. Siema, Cage. O, witam, Cage. Ostatnio tylko bywam, bo cześć. Super zarobiony jestem, ale zawsze takie gierki miło widzieć. I dokładnie. Mówią, że nie ma pracy, że kryzys, a tutaj Cage zarobiony jest. Siema, tutaj Graj Buda mówi, że Bangkok Night najlepsza nawalanka na C64. Bangkok Night? No. Mogę sprawdzić, ale po Ricku Dangerousie. Ostatnie życie mam teraz chyba już w tym, w Kung Fu Master, nie przeszedłem pierwszego etapu jak zwykle. I zobaczymy. Okej, dobra, to takie coś. Ogólnie nie od dzisiaj wiadomo, że gry na Commodorka są mocno eksploatujące. Mocno. Bardzo bym powiedział nawet. Fajny Kung Fu Master jest w wersji na Amstrada. Bardzo mi się też podoba. Oczywiście nie widziałem. Nie wchodzisz schodami, no. Wyżej tylko wjeżdżasz windą. A propos, jest elevator action? Jest elevator action na tego, na Commodorka, nie? A tego to ja ci nie powiem. Dobra, udało się. Chyba jest. Elevator action chyba na Commodorku jest i chyba jest kiepski jak ja pierdzielę, nie? Z chęcią bym zobaczył. Zobaczymy. Czasu jeszcze starczy, to bym poprosił. Przeszedłem etap. Tak a propos. O, Cage. Pozdro. Dzięki ci bardzo, Cage. Cage. Jest... 30 zł. O, Jacek Pajuk pisze, pozdrawiam, że jest elevator action. Tą grę, kurde, jak byłem mały, to ja ją bardzo lubiłem. Dobra. Katowałem ją. Dziękujemy, Cage. Dzięki ci bardzo, Cage. Ja widziałem ten, katowałem na Timexie, pamiętam Elevator Action, tam zagrałem parę razy w salonie, to byłem na wakacjach. I później jak dorosłem, ta gra mi się strasznie znudziła. Próbowałem w nią grać na Mejmach i kurde, jakoś tak szybko mi ochota przeszła. Mhm. Ale z chęcią bym zobaczył na Commodorku, bo nie widziałem. Zobaczymy. Na Commodorku nie miej nadziei, że to jest jakieś dobre, nie? Ale ta gra nie była jakaś taka skomplikowana graficznie. Sądzę, że konwersja, jakby się przyłożyli, kurde, to była dobra. Tak no. Mi się wydaje. Więc... Kurczę, gdzie ja to mam? Easy Flash. Gdzieś tu miałem Rick Dangerous, proszę, odpalamy. Jest. Lecimy z tematem. Zaskoczyła mnie pozytywnie R-Type na Commodore. Bardzo ładna. Jemka. R-Type na Commodore jest bardzo fajna, tak jest. A, weźmiemy sobie nieskończone życia. Tego może nie będę szedł tak na łatwiznę. To nie i nie. I... Rick Dangerous, jaka ładna graficzka, bo to jest jaka już... ładna grafika, wow. Z kartridża i w ogóle, co nie? Na bogato. Kung Fu Master Natalii 2600 jest? Nawet nie wiedziałem. Jest, chyba jest. Sprawdzimy następne tego Bangkok Night i to, co ty chciałeś. Cezary też sprawdzimy. Tego Ricka. Znaczy się tego. Spoko. No. Tego co chciałem? Nie wiem. No tego typa po hotelu, no. Elevator action. Dobra, jest. Lecimy. I poszli. Cyk, cyk, cyk. A co tam się u ciebie dzieje, Cage, że taki zarobiony jesteś? Tak po prostu zarobiony. Tyle roboty się zwaliło na głowę. Ale paradoksalnie u nas jest to samo, także. Także jest jak jest.
Tutaj kurde Rick Dangerous pokazuje, że jak się ludzie przykładają, to te gry wyglądają na C64 pięknie. Co to dużo mówić? Ernest sobie przegiął retrofan. A, nie. Aha, ten temat. Ja miałem tego nie poruszać. Tak. Tutaj, tak jak pisze tutaj Mopoint, taki jest właśnie powód, nie? Także... Znaczy, bo ogólnie miałem tego tematu nie ruszać, ale powiem wam tylko tyle, że nie lubię kłamców. A to jest po prostu zwykły kłamca, także... Dlatego jest jak jest, nie? I tyle w temacie. To był ostatni raz, jak mówiłem o tym kolesiu tutaj na kanale. I tyle. I nie ma o czym więcej rozmawiać, nie mam nabojów. Zginęłem, dobra, nieważne. Także lecimy dalej. Lazy Jones. Lazy Jones. Lady Jones. Lazy Jones, coś mi to mówi też. Lazy Jones. Pyk. A Rick Dangerous to jest gierka, której trzeba się po prostu nauczyć na pamięć, nie? Tak. Czyli tutaj kluczem do zrobienia tej gry było po prostu to, żebyś no... przechodził ją tak długo, że się nauczysz, no. Po prostu, to jest cała filozofia, nie? Bo to są takie pułapki, to jest tak wszystko zrobione, żebyś po prostu, no... No musiał się uczyć jej na pamięć, innej opcji nie masz, nie? A ja robię na farmach wiatrowych. Stawianie tego wszystkiego to kilka miesięcy roboty, teraz... Ja pierdziele, chłopie, masakra. Jak widzę te wiatraki z daleka, to ja mam, bo ja... Mam taki dziwny jakiś lęk przed takimi dużymi obiektami. I one budzają we mnie lęk, respekt, jak to zwał, tak to zwał, nie? Ale no. Nieźle, to całkiem nieźle, powiem ci. Ale jazda ciągle na wyjeździe, w sensie robota, kontrakt i tak dalej. Kiedyś tak robiłem, to jest mega męczące, ale coś za coś, nie? Wiadomo, za co się jeździ, tak? Nie tak, dobra. Nie tak, panie, co pan robisz? Jak ty grasz tę grę? Jak zawsze. No? Coś chciałeś powiedzieć? Nie chciałem nic mówić. Się uśmiechnąłem. Ktoś tu pytał... właśnie, czekaj. Salon gier, czy Silkworm był na Commodore? Był. Oczywiście, że był. Jasne. Oczywiście, że tak. Swojego czasu w Silkworma z kolesiem grałem bardzo długo, bardzo dużo, ale no gra jest ogólnie, nie jest trudna jakaś, nie? Ale bywają momenty, że jest wymagająca. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Ta. Głębokie przemyślenie. Ja pamiętam jak... pamiętam jak kupiłem sobie Silkworma na Amiga. Podobał mi się w tamtych czasach. W czasach, kiedy miałem Amigę pierwszy raz. W sensie, oryginał? Nie. Nie, dał. No nie, no aha, wiadomo. Oryginał piracki. No, dobra, wiadomo. Myślę, że wtedy nie było tej licencji. A w salonie, wiecie, pod jaką nazwą ja Silkworma widziałem po raz pierwszy? Tiger Heli. Tiger Heli? Coś tak. Też chyba tak widziałem. Znaczy, jest taka gra. Tak. Ale to jest trochę inna gra. To jest całkiem inna gra, no. Tak. Ale widziałem pod taką nazwą. Mhm. Burza u mnie dzisiaj była, majster, i co mówiła? A fajnie było chociaż. Burza u mnie była. Dobrze chociaż ktoś. U mnie to nie było nikogo na przykład. No ja cały dzień siedziałem też sam w chałupie. Też nikogo nie było. A jak się... A, tak o się, dobra. Zapomniałem, jak tą zagadkę trzeba rozkminić, dobra? I teraz idziemy tu. I mamy kolejny etap. A tutaj w wersji na Commodorka drom papy, te ludziki takie zabijane? Nie. Właśnie nie. Tutaj nie drom ryjów. Wiem, o czym mówisz, na Amidze to było. Tutaj niestety tak nie ma. O, przeszedłeś pierwszy ten etap, brawo. Wow, nawet się udało, nie? Nie no kurde, ja tu jestem pod wrażeniem, że ty tyle pamiętasz. Pamiętam. Na przykład tego już nie. A, widzisz? Znaczy nie widzisz, zaraz zobaczysz. Beginner trap. Nie tą drabinę wybrałem i masz kolce w łeb, nie? Taka to gra. No nie, to jest. Ja wiem. To jest standard. Tutaj do człowieku jakiś litr siłek na uspokojenie i no. Można trzaskać, nie? Ta.
Teraz Ale tak. ta gra ma coś takiego w sobie, że pomimo tego, że cię zabijają, to się tam ciągnie, żeby zagrać. Kurde, jaki dziadu, no. Nie udało mi się, dobra, idę jeszcze raz. Nie udało mi się gubić. Ty lepiej dmuchaj, co innego nie wiesz w ataki. Właśnie. Nie wiadomo tam pan Komodore, co on tam robi. Jak nikt nie patrzy, nie? Co on dmucha. Polsce tak ostro wieje, a wiatraki w Danii stawają. Stają. Stawiają. Stawają. Dobra, cicho. Cicho. Pomyliłem się. Stawają. Stawają. No, teraz to zrobiłem. Siemanko, Paralaksa. Witaj. Paralaksa, siema. Pora relaksu. Pora relaksu. Dlatego tu jesteśmy. O. No i co teraz? A, teraz to nic. Dobra. O, no. A, dobra, udało się. Myślałem, że będzie gorzej. I teraz ta. Teraz to ta. Teraz gdzie tu? No, Polaraksa. 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 Nie, to było ten. To w kabarecie chyba tym mówił Stanisław na temat tego właśnie. Mhm. Jak czytał i co? Polaraksa, paralaksa, pora relaksu. Pora. Oja ty! Co się stało? Tak daleko zaszedłem i ten. I jakiś, jakaś arkano. Nie, ten. Arkanoid. Arkanoid, nie, ten. Co to się nazywa? Arka Przymierza mnie zabiła mnie. W ogóle te ludziki, ci Egipcjanie tak fajnie jeszcze chodzą. Tak. No, fajnie chodzą, nie? Jedna ręka tak, druga ta. Taki. Takie taki lumbago, taniec, jakby nie? Ich połamało, nie? Zlazłeś po drabinie, dziadu? Zlazłeś, pięknie. No dobra, teraz powinno pójść lepiej, bo już pamiętam, żeby do tej Arki Przymierza nie podchodzić, czy coś tam. Do Arki się nie przymierzaj. Nie, nie. Już nie śmiem. Dobra, i znowu ten trudny moment, który będzie trudny. Udało się. No. Wymyśliłem ten. Trudny moment, który będzie trudny. Przemyślenia, głębokie bardzo dzisiaj są. I to dziwne, bo myślałem, że to coś z oczami i tymi rogami muszę zebrać, a nie muszę. Nawet nie mogę, bym powiedział. Jak nie mogę, to spieprzam stąd, po co to? Wiesz, czemu oni tak chodzą? Tak bokiem, bo w Egipcie wszystko jest z profilu, Jacek pisze. A co tu się, przepraszam, porobiło, że... Co się porobiło? Skała ma spaść na łeb. To się porobiło. Nic się nie porobiło. Źle zrobiłem znowu. Dobra. Czekam, aż spadnie. Ja nerwu straciłem przy tej grze, no. No to chyba każdy. No. Chyba każdy. Dżumaś. Dżuma. Ach, nie mogę stanąć. Dobra, już czaję. Dżuma się skończyła, polio się skończyło, a HN się skończyło, COVID też się skończy. Może się skończy, może nie. Tam to się skończy. Albo nas wykończy. Tam to się skończyło, bo miało, a tutaj to nie wiadomo. No bo większość, no niektórzy ludzie to nie są kas na COVID się zbijają, tak? Tak jest. Także... Enester Trofan. 10 zł. Jak nie możesz wybaczyć 125 zł, które dzisiaj wplaciłem, proszę poświęć na www.siepomaga.pl. Widzicie, Ania. To jest taki fenomen tego. Na twoje koszty taki fenomen tego. Taki fenomen tego gościa tutaj jest, nie potrafi się zamknąć, nie? I to jest ten główny jego problem. Nie lubię cię, ale przyjdę. Żeby ci powiedzieć, że nie lubię. Gdzie tu sens, gdzie tu logika? Nie ma. Ale dobra, spoko. Okej, okay, lecimy dalej. W Egipcie wszystko jest z profilu, no. No jest. No kto... Ja pierdziu, ale mnie to normalnie denerwuje, nie? No tak naprawdę każdy by chciał master, tak już wiesz, mieć spokój z tym, nie? Bo każdego tak, już każdy. To zmęczyło. No każdego dosłownie. Tak jest. No niestety. Nie mam na to wpływu. Nie mam na to wpływu. Co będzie, to będzie. Nie pozostaje nic innego jak czekać. Może się w końcu doczekamy, że będzie dobrze. Może. Może, oby.
Kurde, jakie to jest... No wiecie co, takie wiesz rzeczy... co, Jacek, to jest ten koleś, który tam... No, powiedzmy mnie, to tam nie ubodło, ale tak ten, jest, który Jacku, tam tak. o mnie się źle znaczy źle, no... Powiedział, co chciał powiedzieć. Mnie tam nie ubodło. Co miał. W sensie, co było celowe. I to jest takie... Nie ma o czym gadać, panowie. To jest temat, którego nie ma sensu poruszać, także nie będę tego robił. Wiadomo. Morawiecki się pyta, czy będzie przerwa na wakacje. Będzie. Będzie z prostego powodu, bo... Ja pierdzie, jakie to jest trudne. Bo w tym okresie już teraz można zauważyć, że to, co wrzucam, w sensie odcinki, one po prostu się nie oglądają, nie? W ogóle. A na wakacje to ludzie... Taki profil tutaj... Skupiam takich ludzi na tym kanale, że... No to są ludzie, którzy już mają rodziny, dzieci i tak dalej, pracę i tego typu rzeczy. Nie mają czasu na wakacje oglądać jakichś tam filmów, nie? Dlatego robię tą przerwę. Tak naprawdę co roku, nie? Bo nie ma sensu na wakacje tutaj działać coś w tym temacie. Live'y pewnie się pojawią, nie? Ale odcinki raczej nie. Ładnie wygląda ten Parallaxa, ładnie wygląda ten Rick. No, daje radę, nie? Nie, panie Komodore, do twojego wcześniejszego to napisałeś, nie ma szans. Będzie. Kogo odbanować? Nie, no. Nikogo tutaj. Wiesz co, okej, okay, czy już o co nie chodzi z tym NST-em? Chodzi o to, że został zbanowany, a chce się za wszelką cenę pokazać. I jedynym sposobem na to, żeby się pokazać, to jest płacenie i napisanie komentarza tutaj na... Tyle, że siema kobyleca, co? Tylko, że to jest tak, na YouTubie jest kilka rodzajów troli. Trole głupie, takie, które obrażają po prostu, i trole takie, które robią to w sposób mądry, ale koniec końców wszystko sprowadza się do tego, żeby tak obrazić, nie? Także tak jest. I ty to tutaj to tak... Tak to zostawię, nie? Do jakiej kategorii ten się zalicza? Nie wiem. Nie chcę mi się o tym myśleć nawet. Nie chcę mi się o tym mówić nawet. O, teraz się udało. Jest, udało się, dobra. Cześć, kobyleca, co? No właśnie, witaj. Siema. Ja oglądam wakacje. No tak, no kto ma czas, ten obejrzy, nie? Ale i teraz tak, to jest taki dylemacik. Co teraz tu zrobić? Czy zejść na dół i kolce mnie dopadną? Tak jest, kolce mnie dopadną. Dobra. Kolejna gra. Cezary, co ty chciałeś? Elevator Action. Dobra, Jacku, tak dobra, szybciutko. Sprawdzimy. Złapałem wirusa i on się zachował, jakbym kopał bitcoiny, obciążał procek, temperatury były nieziemskie, ściągnąłem antywirusa, wyleczyłem kompa, defragmentację zrobiłem i jest dobrze. No właśnie, chodzi o wirusa. Tak. Parallaxa i tu się z tobą zgadzam, niech tak zostanie. Mamy Elevator Action, zobaczymy co to. Zagłódź go. No. Bangkok Night miał być. Tutaj. Jarlot? Majster Dydek, do tego co napisałeś, wiesz co? Tak jak tutaj gdzieś pisałem w komentarzu, że możesz. To jest twoje zdanie, nie? Gorzej jak to co napisałeś trafi na ciebie, na przykład, albo na kogoś z twoich bliskich, to wtedy się robi kiepsko, nie? Oby nie! Ale no. Wiadomo jak to jest, nie? Także no, jest zawsze ryzyko. No i a propos Elevator Action, proszę bardzo. Tak wygląda Elevator Action. Nie, sobie zaraz zobacz, bo nie widzę. Dobra, zaraz zobaczysz. Tylko nie płacz. Oj. No ja to tak, ale nie, poczekaj, no co? No jest jakiś tam. No jest, no. No jest Elevator Action, nie? Dobra, wiesz co, tylko dlaczego tam ludzi się dostaje, w którego strzelasz? Bo za daleko stałem. Tak, no nie ma tak, że wiesz co... Ej, znaczy czemu? Chyba, że na komodorze tak zrobili, ale w salonie było tak, że i na innych sprzętach, że... Nightmoon pije wodę dzisiaj. Mi się już jedno skończyło, teraz drugie mi się skończyło, już nie mam co pić. Wiesz co, powiem ci szczerze, że jakbym miał tą grę za dzisiaka, to bym grał. Na C64. Nie jest najgorsza.
O, Spencer dobrze pisze. Siema, tak a propos. Najgorszy brak czasu. Czasem miesiąc nic się nie odpala, prędzej właśnie coś obejrzę niż osobiście pogram. No tak jest, nie? Ja to rozumiem, że na tym po prostu kanale są osoby dorosłe już, które, mówię, mają kurczę, no inne rzeczy na głowie, a nie jakiś tam kanał, co nie? Oglądają to czasami sporadycznie, dlatego tutaj są, ale przeważnie nie mają czasu. No i tak to właśnie jest, nie? Dlatego jestem świadomy tego, że dlaczego tak jest. No bo... A w okresie wakacyjnym to już w ogóle tak jest, bo przecież no wakacje, ludzie wyjeżdżają z dzieciakami i tak dalej, nie? Kto to będzie oglądał na YouTubie? Dlatego te przerwy są, bo to... Żeby to miało po prostu ręce i nogi. Poza tym każdy kim ma dwa końce, ja też potrzebuję przerw, jasna rzecz, bo też oprócz kanału też jakieś tam inne zajęcia mam, nie? Także tak po prostu jest. Takie są Majster fakty. Majster Dydek, 1 zł. O co chodzi z tym typkiem? Rozwiń proszę, zobacz, bo ja nie w temacie. Czemu jasne. Go nie lubisz? Dziękuję bardzo. To ten, co dla niego retro, no właśnie, mało retro. Widzisz. Tak się dzieje niestety. No, tak to ten, jest tylko Majster elektronika i nic na to nie poradzimy, nie? Majster Dydek, dzięki za tego. Powiem ci, nie będę się rozwijał, ale to jest ten, co dla niego. Co dla niego. Najpierw było, że jak wspominki i retro to jest kicha, a później Dreamcast już jest za mało retro, czyli takie. Czepiam się, bo się czepiam, nie? I tak dalej. Co mnie w tej grze denerwuje, to, że na automatach można było się schylić i nabój przelatywał ten pocisk nad głową, a tutaj tego nie ma, nie? Tutaj jak ukłócisz, to i tak dostaniesz. Gra jest po prostu nieprzemyślana i głupia przez to, nie? Ale... No ale... A no widzę. Nie idzie się uchronić przed strzałem, który leci. Możesz go, nie wiem... Przeskoczyć, ale ten skok tak nie działa, to... Aha. On lata to jest jak... dupa blada. Co jak? No dupa blada jest po prostu, nie? Za mało retro w retro. Tak. No, czepiał się tak, aby się czepiasz, no. Dupa. Z tej baletnicy to będzie przeszkadzał rąbek u spódnicy. I on taki właśnie był. Było więcej lepszych klonów Elevator Action na 3-4. Ja mam tylko tego jednego niestety, także. Znaczy, nie wiem, no ten nie jest zły, ale... Właśnie, Julian, ja jak mogę, to oglądam twoje streamki. No właśnie, jak mogę, jak mam czas, nie? A... No, ludzie nie mają czasu, ja to rozumiem doskonale, dlatego no, nie mam ciśnienia, a wakacje są od innych rzeczy, nie od siedzenia na YouTubie. Prawda jest taka, że na YouTubie to siedzą młode osoby, tak? Najczęściej to jest główna publika YouTube'owa. A kanał retro jako taki skupia osoby starsze, no a te osoby mają co robić. Niekoniecznie jest to YouTube. Trzymaj się, Simonku, do następnego dnia i dziękujemy, że byłeś. Trzymaj się. Nie karmcie atencyjnego, to chodzi o to, żeby oni... To ja wiem, tak właśnie jest, dlatego temat uważam za skończony. No, na przykład windą nie da się zmiażdżyć gościa. Takie to... Taka ta gra jest nijaka, nie? Jeżeli są lepsze wersje, to... O, zniknął? Wziął i zniknął. Nie rozumie. Cyk. Szkoda, że tą windą nie da się ich przyciasnąć, z tego, no co właśnie. Pamiętam, to dało się. Tak, ta winda po prostu nie działa, nie? Nie rozmiata ich. No masz, spadł. Dlaczego spadłem, nie wiem. Dobra, kolejna gra. Oceniam ten Bangkok Knight. Bangkok Knight? No. Ojeju, nie wiem, czy to będzie takie coś. Ta gra graficznie źle nie wygląda, ale troszkę jest kopana pod względem tej mechaniki właśnie. Bangkok, chyba to jest to. Podejrzewam. Uuu, i się nie uruchomi. Mam tylko wersję dyskietkową, także nie pójdzie. Czuję się starszy, jak tu wszyscy. Dobra, czekaj, ten Tiger Helm to się inaczej. Przepraszam, miał być, jak jestem już tutaj, to był Barbarian. Barbarian był od Łukasza. Lecimy. Dobra, od Bobra. aha, jasne. Także Barbarian będzie. Barbarian. Tak jest. Też Barbariana grałem na Timexie i też się zagrywałem. Julianie, wcześniej pytałeś, po co robi wpłaty, jak próbujecie. Dobre pytanie, trzeba zapytać jego, tylko nie odpowie. Robi wpłaty, żeby napisać coś. To jest jego jedyna taka tak. Szansa komunikacji z nami. Jacek pyta, czy nie czujesz się młody? Ja zawsze jestem, oczywiście, że czuję. Which part do you want to play?
Jeden. Wow, jaka gra. Pytam je, którą część chcę zagrać. Unlimited Energy nie. Kocham te takie złamacze, kurde, z Komodorka. Złamacze. Złamacze kraki. Złamacze. Trzeba będzie podzielić retro na epoki. Coś jak barok, renesans, młoda Polska, no. Ojeju. Mission Elevator pamiętam i Gamshu. Gamshu? Mission Elevator była chyba na Amidze. Ja myślałem, że to jest jakaś pomyłka w tytule, to tak a to czytuje? Była troszkę inna gra. Myślę, coś też kojarzę. Ta gra chyba się tak nie wczytuje. Ta gra chyba właśnie skończyła się wczytywać. Chciał ktoś Barbariana? Proszę. To chyba to. Spróbujemy. A, właśnie. Spróbujemy bezpośrednio tak wczytać. Może pójdzie. Oho, chyba nie. No i dupa. Silkworm ktoś proponował. Czekaj, spróbuję, czy mam Barbarian 2. Jasne. Spróbujemy odpalić Barbariana 2, bo chcę tą grę zobaczyć, wiesz, a Barbarian... No, Barbara i Jan. Barbara i Jan. O, tu nie, na pewno nie, a tutaj? Tu na pewno nie. To odpalałem. To na pewno nie, także dobra, nie będzie O, jest jakiś Barbarian Plus, nie wiem, zobaczymy to. Barbarians Plus. Tutaj, będę tutaj jeszcze Night Moon prosi o Vigilante. Znam tą grę. To jest taka, wiesz co, Master Kung Fu 2. To tak się mówiło oficjalnie. Mhm. Bo to ta sama firma i tak dalej, ale ta gra, te konwersje na te domowe sprzęty, no na każdym sprzęcie była coraz większa kicha. Ale. Cześć Stefan. Siema Stefanie. Był ten Way of the Exploding Fist. Na samym początku. Był. Barbarian Trainer Plus, no. Unlimited Lives, no. To już? Ale mi trainer. Jeju, zielony ten. Jacku, to wiesz co, to ja się dziwię, bo dalej są wznowienia Tytusa. Z tego co mówisz. O, dalej to trwa. Się zesrała bida, kurde, dobra. Kurde, żebym wiedział, to bym sobie kupywał. Ale dobra, może się kiedyś trafi. Co to jest? Ja się pytam. Co to jest? Boże, co to jest? Co to jest? O Jezus. Jaka kucha. Barbarian mi nie działa, odpaliłem jakieś dziadostwo, nie? Dobra, miał być Silkworm? Tak. Ale graficznie jest całkiem ładne, trzeba przyznać. Oj, spadło. Dobra, świetna gierka, gramy dalej. Średnie na jeżo. Swift, nie Swift, tylko Silkworm. Dobra. Silkworm. Wiesz co, no to czyli cena Jacku taka jaka była, bo ja tam kupiłem. Nie mam. Koledze, kiedyś wszystkie zeszyty. Niestety, ale chyba. Silk. Zobaczymy. Silk. Nie mam Silkworma, wiecie co? Dobra, ostatnia propozycja, ostatnia gra jeszcze na sam koniec. Czekajcie, ktoś... Vigilante, nie wiem, Vigilante, tak. Vigilante, sprawdźmy, nie mam Silkworma. Nie mam gry Vigilante też, wideo poker, o to może... Jest Vigilante, okej. Okay. Niestety to jest wersja dyskietkowa. Niestety wersja dyskietkowa, nic z tego. Stormlord, daj. Storm. Sprawdźmy... Stormlord. Okej, okay. Ta wersja jest na kasetę, odpalamy. To jest chyba ten Barbarian Ultimate Warrior, to chyba to, no chyba to. Straszne to coś było, nie? Jacku, Kajkosza w Krainie Bolstworów czytałem, ale nie po śląsku. Gdzieś to można na internecie złapać? Andrzej Sikorski, kiedyś grałem w grę na 64 i zapomniałem, jak wygląda, jak się nazywa. Strzelanka kosmiczna z 8 poziomów, nic kompletnie nie pamiętam. Szlak mnie czasem trafia, krótko w nią grałem. Zapomniałem, no to jakby nie można nic na to poradzić, co nie? Andrzeju. W Empiku. O, ma kawałek do Empiku. Ale... Ty, ale jest... Czemu na klawiaturze? Nie mogę grać naprawdę... Ja pindole, no trzymajcie mnie. No. Znaczy KRG mówisz o Tytusach? Czy o czym? Joystick, jeden keyboard.
2, 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 2
to są wszystkie wydane. Uuu. Bo zbierałem, nie? Dla ty! Kolegi. Jaka giera, ej! Ale tak, grafika jest ciszna w tej grze, bo ja widziałem. Ej, jaka grafika w tej grze, ej! A o co chodzi w tej grze? A nie wiem. Witam. Witam. Fajna grafika, ale piękna gra, o co chodzi, nie wiem. No, witam na kanale Pęczarda. Nie wiem, o co chodzi, ale fajna, piękna, jest cudowna, no. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, ale jest... Kuf. Tak można grać, nie? Tak się gra w gry tutaj. Tracę życie jak głupi. Wskoczysz tu, dziadku? Nie dać się zabić, zbierasz klucze. Zbierasz klucze. Nie mam kluczy, to jest ten problem. Dobra, tu gdzieś mogę wejść. Zbierać musisz. A, tam jest jakiś miech. Gówno, tu się nie da. Ty, jakie on ma strzały, z wszystkiego wali. A, jest klucz, dobra. Game over? Oby nie. Jaki klucz, ty. Większy już nie mógł być. No ale ta panienka to jest ładna. No. Żartujesz. No to taka wypięta. No co? Jak ona jest ładna? Gdzie ona jest ładna? No z tyłu. Z pikselowej dupie. Jak ona jest ładna? A ta! A nie, ta jest ładna. Myślałem, że tej małej tam co w klatce siedzi, mówisz. Nie, tam co ty. Tamta to nie, tamta ładna nie. Tej drugiej takiej, tej no, większej. Dobra, ta jest ładna. No i co? Bo większa, dlatego. No, robaki mnie napastują. Ej, no. Robaki mnie napastują. No. Dobra, i mam drzwi, otworzyłem drzwi, otwarłem. Jestem w kosmosie. O, uwolniłem ją. No pięknie, takie coś, to ja rozumiem. To był bardzo udany Barbarian, pamiętam z młodości, Morawiecki, nie wiem, tak? Ale sterowanie za pomocą jakichś dziwnych takich tych, to średnio tak trochę. O, jesteś w kosmos. No lecia. Właśnie lecę gdzieś, nie? Gra wygląda jak Fred, no trochę. No taki Fred, no, w sumie. O, tu nie przejdę, nawet nie próbuję przecież. Wracam z powrotem. Jakim już chodzi o kasę? No, klucz waży chyba z 50 kg, nie wiem. No, spatrz, no, zaciłem ostatnie życie. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz chwilę zagram, bo jest fajna graficznie ta gierka, bardzo mi się podoba. Dobra, nie chcę mi się wpisywać. Nick Jones, Catherine, lecimy dalej. Ja na 3-4 grałem głównie w gry, które nie, na live'a się średnio nadają. Vermeer, no trochę tak, Kolonie, Władz Ciemności, Klątwa, trochę tak. Te trochę tak. Ale to są paradoksalnie jedne z najlepszych gier, co nie? Dobra, teraz już wiem, że tu jest kluczyk, mogę sobie go wziąć tak ładnie. Ale tak, tu jest ładna grafika, ładne kolorki są, jak na Commodora. Tak. Tutaj wszystko jest zrobione. Tak, tutaj jest wszystko zrobione jak należy, można by powiedzieć, nie? Muzyka fajna. Dziękuję, aż sobie pobłóż. Zaraz zobacz. Continental Circus? Coś też mi to mówi, ale aż się boję. Może na następnym live'ie będzie to twoja propozycja. Oj, uratowałem panienkę niechcący. Znaczy, niechcący. Chciałem. Aha, i tutaj mamy, tak widzę, że mamy 5 panienek do uratowania i jedna uratowana. Dobra. Ten urek... No, przecież miałeś wyskoczyć, ty... Oj, 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 to się nie niszczy. To. Oj, oj, oj. Oj, 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 nie da rady. I co z tego, że teraz to zrobię jak... No właśnie. Panowie, ogląda ktoś Kajka i Kokosza? Może mi ktoś powiedzieć, ile odcinków wyszło już? Ja nie oglądam, także nie wiem. Bo ja mam tam 6 jedynie. Ile jest tego teraz? Nie oglądam, także nie wiem. Tutaj komentarz, ta gra jest ekstra przy Fredzie. No, przy Fredzie tak. Rzeczywiście ta gra jest ekstra, bo Fred cierpi trochę na słabą grywalność, tym bym powiedział. Salon gier Vigilante nie działa, jest wersja dyskietkowa. Dyskietkowa i tego niestety nie ogarnę. Także nic z tego w salonie gier. Chciałbym, ale nie mogę. Ej, ale to jest nie fair. Ja tych robali nie mogę zniszczyć. No to jak nie mogę ich zniszczyć, to po co mam tam iść? Ale bez sens. Dobra,
to idę. Trzymaj się, Grajbuda. Dziękuję, że byłeś. Trzymaj się, Grajbudo. Na kolce się wpakowałem. KRG również. Dziękuję, że byłeś. Trzymaj się, udanej niedzieli. Trzymaj się, KRG. Miód weź, mówi Pawcikos. A gdzie jest miód? Wziąłem ten H. Dobra, mam game over. Kurczę, no ta gierka była dobra. Ta gierka była dobra. Ale jest... jestem cienki po prostu, wiem, ale była dobra. Taka godna tego, żeby w nią pograć dłużej, się zapoznać i chyba to zrobię. Bo przypadła mi do gustu pod względem graficznym, chociaż... No, jest fajna. No. Taka naprawdę specyficzna taka, nie? Nie taki gniocik, tylko kurde no. A gniocików trochę było, no nie ukrywajmy, na komodorku, no bo było trochę. A ta jest... Cyk. Teraz już jestem obcykany, nie? To co ja lecę na pewnika. Tak, już to poleciało. Okej, tu się możesz skulić. Tylko mnie denerwuje, jak dostaje, to za dupę się trzyma. Nie wiem, o co mu chodzi. Jakiś dziwny ten wiking. O, wyszło tylko tyle, co jest na Flixie. No, ale ja Flixa nie mam, więc nie wiem, ile wyszło. Miód. Weź miód, bierę miód. Idę tam zobaczyć, co tam się dzieje. Aha, tutaj chyba nic nie mogłem zrobić z tego, co kojarzę. Siema, Bulec. Cześć, Bulec. Czyżbym był na początku? Nie, to nie jest początek. Mogę wejść na chmurkę? Nie mogę na chmurkę, bo się chmurka nie jest do wejścia, cholera. Co ten miód daje? Nie wiem. Nie wiem, mam miód po prostu. No, ale lecę z powrotem. Chroni pośladki. Lecę, bo chcę. Teraz tak, tutaj... O, musisz wybierać sobie... Tej panienki nad ratową nie będę, bo tam nie dojdę do niej. Jaki tu jest dym? Aha, miód jest po to, żeby... A, widzisz. Od... Mów. Żeby w inne miejsce skusić te takie pszczoły. To są pszczoły chyba. Taka... No i znowu za dupę się zapał. Boże, co on z tą dupą ma? Hemoroidy. Dziękuję ci, Jacku, serdecznie za odpowiedź. Oh, shoot. Jajka z nieba lecą. Bardzo ładnie. Ale ta muzyka jest niezła. Aha, ty nie słyszysz. Nie, słyszałem coś tam, bo sobie na chwilę... A, widzisz, bo to jest taka gra właśnie, że jakiś przedmiot gdzieś musisz zabrać, użyć gdzieś. Dobra, zginąłem. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj robimy już koniec. Tak naprawdę, resecik tylko zrobię, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Zatem na dzisiaj kończymy. No troszeczkę, kurczę, gier pękło. Troszeczkę gier, który nie umiem grać, też pękło. Ale ogólnie nie było źle. Ostatnia była najlepsza chyba według mnie z dzisiejszych gier. Nie wiem, tak mi się wydaje, że była najlepsza. Nie, Cezary? Graficznie przynajmniej. Czy powiem tak, no kilka gier było fajnych. Tam mnie zaskoczyła. Ja ją widziałem gdzieś, no tak... chwilowo na internecie, ale nie tak długo. Także wiedziałem, jak ona się prezentuje graficznie, ale nie, wiesz, nie wiedziałem, jaka jest tak naprawdę. I nie włączyłeś Gandalfa na serce. To jest taka właśnie gierka była, która wymaga zebrania jakichś przedmiotów i używania ich gdzie indziej. To jest właśnie dobre. No, trzeba byłoby się nad tym zastanowić dłużej, nad tą gierką, bo wydaje się być całkiem fajna, także spoko. Ogólnie, jeżeli chodzi o gry według mnie, to dzisiaj oczywiście gry karate były najlepsze oprócz jednej. Fist Fighter, coś tam... Jak koniec, zabij tą pszczołę. Pszczoła już nie żyje. Cage, dzięki bardzo. 10 złotych. Jak koniec, zabij ta pszczole. Zabij ta pszczole. Dzięki, Cage. Pszczoły muszą poczekać na lepsze dni. Na kolejne dni. Także... Trzymam USB w uchu. Słuchawkę w uchu. Podłączenie do bazy mam. A, Jacek napisał, Dziana była najlepsza. No bo w Dzianę mi najlepiej szło, nie? To pewnie o to chodzi. Po prostu. No, ale ogólnie było spoko. Dobra, słuchajcie. Następny live, jaki zrobimy, będzie na pewno z gry Tusze, bo muszę ją kończyć. Drugi odcinek zakończy tą grę tak naprawdę. Mam jeszcze do Was pytanie. Kto z Was grał w grę Woodruff? Pytanko za 100 punktów. Kto grał w Woodruffa? Kto kojarzy Woodruffa? Cezary, grałeś w Woodruffa? Nie kojarzę nawet. Dzięki Retro za obecność na live. Dzięki. Nie trzymaj wiem, się. To jest za gra. Woodruff to jest jakby kolejna część goblinów. Goblinów. I powiem szczerze, aha, że naprawdę świetna i w Woodruffa bym chętnie zagrał.
Statki było najlepiej, no tak, no statki, wiadomo. Trzymaj się retro. Statki, wiadomo, agent Pęczak, no. Statki było specyficznie, może tak. W tą grę mógłbym coś wygrać, o, jakbym pograł troszeczkę dłużej. Może nie za pierwszym razem, ale coś pewnie w końcu na pewno bym wygrał. No, także według mnie Jenna była najlepsza, bo najbardziej ogarniałem. Z karate gier, co to było? Kung Fu Master chyba był najlepszy. Jar Kung Fu to było gra z jajem, co gościu na sam koniec jego pokonania to pokazywał... Nie powiem co. Bardzo niemiły gest pokazywał. W sensie do kamery podnosił nogi, jakby grał w pewnym filmie o dziwnej treści. No trudno. Najmniej składny był Jar Kung Fu, tak naprawdę. Chociaż nie, najmniej składny to był ten taki dziwna karate, co gościa nie mogłem ustrzelić. To było najmniej składne. Musisz zmienić Kung Fu Flasha na P1541. Powiem ci, że nie myślałem o tym, bo mi Kung Fu Flash styknie, tylko ja po prostu musiałbym porobić sobie składanki kartridży, żeby te gry były na kartridżach w formacie CRT i wtedy możesz wszystko sobie odpalać. Albo pościągać po prostu te składanki, bo są dostępne na stronie CDBS chyba. CDBS to się nazywa ta strona, już ci mówię jaka to jest strona. CSDB Browse i tam masz kartridże do... Porobię na składanki, na kartridża do Commodorka. I to jest dobre rozwiązanie, bo masz masę gier w kartridżu, w składankach takich, nie? Także takie coś. Bo inwestycja w P1541 tak niekoniecznie. Nie chciałbym w to inwestować też. Nie pływam w pieniądzach. Nie mam jak ten Sknerus, McQuatch. Kiedy, Julianie, będzie Road to Castle Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. Najpierw zrobimy sobie następny live Touché, to na pewno. A później zajmiemy się chyba zamkiem Wolfenstein. A Half-Life'a na koniec zostawię. Może tak. Bo w Half-Life to jest teraz etap ten alien, coś tam jest tak wkurwiający jest, że masakra, nie? Właśnie. No, mów. Czy wrócisz jeszcze do tego nowszego Wolfa? Tamtego? No, mógłbym wrócić teoretycznie, jeżeli ktoś by chciał. Według mnie to takie... Stream z tego Wolfa to tak jak raz na pół roku to wystarczy. Aha. No nie, no okay, żartuję. No. Zobaczymy. Mogę wrócić, jasne. Tak jest, Arnold. Schnibble of Azimuth, tak jest. I to jest dobra rzecz. To bym chciał sobie też zagrać. O, pan komentator pisze o Neverhoodzie. Albo Neverhood. A może Neverhood. Zobaczymy. Odbiłem się od Woodruffa. Abstrakcyjnie zagadki były jak dla mnie. Tak jest. No, zagadki były wręcz... Zero składu i ładu, nie? Ale z opisem to pójdzie, nie? Bo ja chciałbym to z opisem skończyć, oczywiście. Zobaczymy, co z tego będzie. Tombatory, co z Wolfensteinem? Pewnie go ruszę. Pewnie po tusze będzie Return to Castle Wolfenstein, przepraszam. Tak mi się wydaje. Dwa streamy po placusiu, może jeden. No właśnie, jestem taki pewien, panie Komodore, czy Neverhooda zrobimy w dwa streamy. Wydaje mi się, że nie, bo to jest jednak gra, która ma zagadki... Też specyficzne i też elementy zręcznościowe, nie? I to nie jest tak powiedziane, że to jest takie oczywiste, że takie łatwe, nie? Że to dwa streamy i pęknie. Neverhood. Chyba nie do końca. Tak jest, Julianie. Świat Ksen, o tym mówię. Jest najgorszy moment w Half-Life'ie, nie? Ten Ksen. Neverhood i Sotor. Panie Komodore, ja mam Neverhooda. Tak, a propos jeszcze powiem wam, myślałem też, żeby sobie, bo dzisiaj Play'a przytaszczyłem tutaj jedynkę do siebie i żeby zagrać w Oddworld, którego kupiłem ostatnio w oryginale i Oddworld też byłby dobrym pomysłem, może tak. Właśnie, Oddworld Odyssey. Wiecie co, pokażę wam, może nie wszyscy widzieli, momencik, trochę będzie słaby temat teraz. Trzymaj się, Min Machines. Dziękuję, że byłeś. Tak jest. Dobra, już jestem. Kto widział coś nieładnego, to przepraszam. Co złego, to nie ja. Już jestem. Czyli Oddworld Ape Odyssey. I może w tą grę byśmy zagrali, bo myślę sobie, że to jest fajny motyw, żeby zagrać sobie w Ape'a, nie? Udało mi się tą grę kupić naprawdę za dobry pieniądz. Oryginał. Oczywiście wersja bieda edition budżet pełnym ryjem, co nie? Best of Infogrames, ale... Wydaje mi się, że to byłoby dobre. I może byłoby to. Dzień na PSX. Mogę też zagrać sobie w parę różnych gier, bo mam różne oryginały na Play 1. Może Play 1 po prostu, tylko Neverhooda na Playu nie mam. Mam tylko ściągniętego, bardzo brzydko także. Trzymaj się, Mini Machines. Czy coś wiadomo o Wolfenstein 3? Wolfenstein 3? Jaka to jest, Cezary, część Wolfenstein 3? Nie wiem. No ja też właśnie nie wiem. Może ktoś nie dopisał D po prostu.
No właśnie, Wolfenstein 3D raczej. Nie, Wolfa 3D to nie, panie, to nie. Dzięki, Majster Dydek, dzięki bardzo. Majster chyba tam za dużo tego whisky tam u ciebie, chyba. No. Trzymaj się, majstrze. No właśnie, majster już ucieka? Gdzie to było napisane? Fajnie było, a może ucieka, nie wiem, bo że fajnie było napisane. Tak, zrozumiałem, że się żegnasz. Ja odebrałem to, że było mu fajnie. Poszedłem tym śladem. Dobra, spoko. Gra jest super, Jacku. Tak jest, Oddworld jest świetny i chciałbym w Oddworlda zagrać, zobaczymy. Ale na pewno następny live będzie z Tusze, bo muszę to skończyć. Jak już zacząłem, to muszę to skończyć. Nie będzie może jakoś super fajnie, ale skończymy tę grę. Ta gra świetna, mój ostrzestrzeniec, w sensie Tomasino Oddworld. No, ja swego czasu tą grę skończyłem na Play 1 i później miałem New and Tasty chyba na Play 4 i też skończyłem. Oczywiście nie mówię, że jakoś łatwo mi teraz pójdzie, ale instrukcja świetna. Podoba mi się to. Wyszła, nie wiem czy ja dobrze powiem, chyba. Konwersja jedynki? Wyszło, no. To New and Tasty to jest chyba właśnie to, ale nie jestem pewien. I lubię te instrukcje oglądać, nie? Tego dzisiaj już nie ma. Gry na Play 1 miały te instrukcje, książeczki, a dzisiaj już tego nie ma, nie? Nie ma nic. Takie to wszystko bezpłciowe teraz jest, nie? No, to nawet nie wiedziałem. Nie mam Castlevania Symphony of Night, nie mam. No, coś ty, Jacku, to w sensie na Play 1 i w oryginale? Bo mój Play 1 nie jest przerobiony i nigdy nie będzie przerobiony, także nie mam. Dam w ankiecie PS1. Spoko, Julianę, może być. Jakie mam gry na PSX-a? Mam na Play 1. Mam Duma, mam Soul Blade'a, mam Tekena 2, 3, mam Resident Evil'a, Resident Evil 1, Director's Cut, mam Ridge Racer'a, takie różne. Mam Ridge Racer 4, czy Rave Racer, Ridge Racer 4, takie rzeczy. Tak, to mój się często był Oddworld. No, fajna gierka, bardzo fajna. Tusze versus mistrzowie Mietsugow Jitsu. Artbook. Prawie jak artbook, tak jest. Ta gra ze stateczkiem z perspektywy. Chyba wiem, o czym mówisz, Tomasino. Nie pamiętam tylko tytułu. Ja wiem, że ta gra jest super, Jacku, tylko kurczę, no wiesz, weź to dorwij skądś, nie? Super tytuł na PSX-a? Dobra, możemy zrobić tak, że... Mogę zrobić tak, że nie będzie Tusze, tylko będzie Play 1 i będziemy grać w gry, które mam po prostu na tych płytach oryginalnych. Możemy tak zrobić, nie ma problemu. No ja też bym był za Julian, za Doomem. Doom, jak najbardziej, ja lubię Dooma. Ten Doom jest cholernie trudny, co nie na Play, bo to jest jakaś tam edycja, coś tam, nie? Ale możemy spróbować. Bo to nie jest taki Doom zwykły, jaki był chyba na ogólnie na PC-tach, nie? Ja myślałem, że to jest ten taki właśnie Doom 3D. No nie, tam ja go kiedyś odpaliłem i tam są różne dziwne jakieś takie części. Już nie pamiętam teraz tytułów, nazw tego, ale no to jest cholernie trudne, nie? Może stream z Residenta jedynki. Pawlek, ten Resident 1 wygląda dzisiaj okrutnie, nie? Ale czemu by nie? Można spróbować. Ja się będę bał i kto mnie będzie za rękę trzymał. Ja ci nic na to nie poradzę. Ja na pewno za nic nie będę trzymał. Za słowo tylko mogę trzymać ewentualnie, że będziesz. Będę. To mogę. Tyle mogę. Overboard chyba. To było to z takim statkiem pirackim. Pływaliśmy i strzeliśmy z dział? Jeżeli to jest to była świetna gryka. Chyba. Need for Speed Porsche Challenge też było dobre, owszem. Ale na przykład Tekken 2, 3 mam, też można pograć, a w Tekken 3, tam chyba Tekken 1 też był, też można pograć. No w Tekken 2 to była muzyka fajna, jak się trzaskało z tym takim diabłem. Diabłem, tak. Coś. Mhm. Tak, to było super. Ojej, aż siarki miałem. Dum, gdzie się podziały tamte prywatki, odeszły przed chwilą razem z tym, no. A nie, to nie on śpiewał, sorry, przepraszam. Pomyliło mi się z Krawczykiem, nie wiem, to nie Krawczyka. Połomski? Nie wiem, właśnie, z Krawczykiem mi się pomyliło, nieważne. Ten to parostatkiem tylko odpłynął. No trudno. Doom na PSN to jest połączenie jedynki i dwójki. Tam jest do wyboru kilka gier, z tego co kojarzę. Jeżeli tak jest, to spoko, to będzie Doom, może być Doom. Jestem fanem Residenta, to może... ciężko będzie, żebym ja był fanem Residenta. Skończyłem jedynkę, dwójkę i trójkę i wszystko co później wyszło, to już nie. Także tych pierwszych trzech części tak, tylko Jezu, ile to czasu minęło i kiedy ja ostatni raz grałem w to, łomacko. Nie boję się, gdy ciemno jest, pęczat za rękę prowadzi mnie. Pęczat za słowo trzyma mnie. Wszyscy herbatki i ten. Gąsowski możliwe. No, Gąsowski, tak. Możliwe. Tak. Dobra, słuchajcie.
W każdym razie, ja muszę już panny kończyć. Dzięki wszystkim, którzy byli na tym live obecni. I co? Będzie ankieta w takim razie. Wrzucę jakieś propozycje, wybierzecie sobie coś, co chcecie. Tusze się pojawi, które pewnie nie będzie. Będzie play jedynka. I chyba wrzucę tego Wolfensteina i zobaczymy, co dalej. Także taki będzie wybór, taką ankietę zamieszczę. Co będzie, to zależy oczywiście od was. Wybierzecie sobie tam i tyle. Następny live będzie w tygodniu na pewno, kiedy to jeszcze nie wiem, ale jak będzie ankieta, to chwilę po ankiecie będzie live na pewno. Także dzięki wszystkim, Parallaxa miłego, dzięki za obecność. Także widzimy się za niedługo, krótko, dwie, w sumie ile live? Prawie 3 godziny. 3 godziny, panie, live'a było, Julianie, także to nie tak krótko. Trzymajcie się, dzięki Mike Bimon, trzymaj się Julianie, do następnego, Domino, trzymaj się, Bullet. Na razicho, Min Machines, trzymaj się również. Trzymajcie się wszyscy, dzięki za obecność na tym live'ie. Poczekaj chwilę. Dzięki ja tobie, Cezary, również. Teraz no, Cezary się żegna. Trzymajcie się wszyscy, ja tak szybciutko. Bardzo się cieszę, że wróciłem do was, no, że mogłem ten czas z wami spędzić. Naprawdę mi was brakowało. I do następnego razu. Właśnie, trzymajcie się do następnego. Majsterdeck oryginalny, World of Warcraft. Gra dobra, możemy live... World of Warcraft? WoW? Jak masz to na myśli, to nie. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Jak masz to na myśli, Majsterdeck, to odpada. Przykro mi, ale nie. Przykro mi, ale nie. Także trzymajcie się. Dzięki za obecność i do następnego. Pozdrawiam was. Pęczart oczywiście. Oraz Cezary. Miłej niedzieli. Tak jest. Miłej niedzieli, miłego weekendu pozostałego i do następnego. Hej. Cześć.